Ponieważ wydaje się, że jesteśmy już wszyscy w komplecie, to zaczynamy. Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów oraz zaproszonych gości, witam Państwa bardzo serdecznie na debacie poświęconej deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej nad dziećmi z niepełnosprawnościami. Nazywam się Beata Potocka, jestem prezeską Pomorskiej Fundacji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej ANIA. Nasza fundacja jest członkiem koalicji na rzecz rodzinnej opieki zastępczej. Dzisiaj się spotykamy na webinarze, który jest częścią projektu koordynowanego przez koalicję. Jego cel to zainicjowanie debaty społecznej na temat przebiegu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej nad dziećmi w Polsce. W ramach projektu odbędą się między innymi webinary, o których będziemy Państwa informować na Facebooku Koalicji, ale już teraz serdecznie na nie zapraszamy. Chcemy zrealizować także badania opinii wśród rodziców zastępczych oraz przygotować przewodnik dla samorządowców na temat tego, jak skutecznie i efektywnie prowadzić deinstytucjonalizację. I tu też zachęcamy do śledzenia fanpage'u Koalicji. Nasz projekt jest realizowany we współpracy z Eurochild. Jest to europejska organizacja parasolowa działająca na rzecz praw dziecka, której koalicja na rzecz rodzinnej opieki zastępczej jest członkiem, a finansuje go Fundacja Martina Jamesa. A teraz już przekazuję głos panu dyrektorowi Franciszkowi Bromkowi, który poprowadzi tę debatę. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie z pięknej Gdyni. Szanowni Państwo, zanim zaczniemy, przejdziemy do meritum sprawy, to przede wszystkim bardzo się cieszę, że tak wiele osób wykazało zainteresowanie samym tematem dzieci w szczególnie trudnej sytuacji, dzieci z niepełnosprawnościami, które są pozbawione opieki rodzin własnych. Naprawdę jest to bardzo budujące i myślę, że jest jakaś w ślad za tym nadzieja, że będziemy próbowali, mówiąc krótko, działać coraz skuteczniej w tym kierunku, żeby doprowadzać do skutecznej deinstytucjonalizacji. Co to znaczy? Żeby ta deinstytucjonalizacja nie brzmiała jak jakiś branżowy slang czy jakieś branżowe sformułowanie, to ja może powiem, jak ja rozumiem tą deinstytucjonalizację, żeby nam się ta sprawa do końca może jakoś tak ułożyła. Dla mnie osobiście, patrząc przez pryzmat moich zawodowych doświadczeń, deinstytucjonalizacja, no to jest, bym powiedział, coś przeciwne instytucji. Jeżeli chodzi o dziecko, no to oczywistą sprawą jest, przychodzi nam pierwszą rzeczą, która przychodzi nam do głowy, to jest rodzina. A jak rodzina, no to jest osadzenie dziecka w takim kluczowym kontekście jego wszechświata. No, tego, na co dziecko się w rodzinie orientuje, a to jest z pewnością stabilność, to jest takie poczucie niezmienności, to jest na pewno danie dziecku poczucia tożsamości, identyfikacji, ale też i element braku wykluczenia, bo ja, pracując przez wiele lat w domu dziecka, miałem do czynienia z tego typu właśnie sytuacjami, gdzie dzieci miały wszystko, były doskonale zaopatrzone, ale mówiąc o tych wątkach dotyczących identyfikacji, braku wykluczenia czy pewnego rodzaju stygmatyzacji w środowisku, czy dania im pełnego poczucia dumy i tożsamości, że one należą do rodziny, to były rzeczy, których nie można było zrobić. Co oznacza jeszcze rodzina? Rodzina na pewno to są więzi. W tamtym czasie, kiedy ja pracowałem w placówce, o więziach mówiło się raczej niewiele. Dzisiaj, że tak powiem, ten temat jest dowartościowywany, coraz bardziej są różnego rodzaju opracowania, szkolenia na ten temat i wydawałoby się, że to jest ten kontekst bardzo kluczowy dla wychowania i budowania osobowości, rozwoju dziecka. Rodzina to poczucie bezpieczeństwa, na pewno akceptacja. To jest troska o zdrowie i jego rozwój i w rodzinie to wygląda zupełnie inaczej niż w placówce, gdzie zmieniają się ludzie i jest taka tendencja do rozmywania się odpowiedzialności. Rodzina doskonale zajmuje się dzieckiem, ponieważ ma tą świadomość, że nikt nie przejmie za nią odpowiedzialności za ewentualne sytuacje jakiegoś niedopatrzenia czy zrobienia czegoś, co byłoby możliwe do zrobienia dla tego dziecka. No i w końcu rodzina z pewnością to jest bliskość i to jest dobry dotyk, to jest dobry kontakt. No i
chyba najważniejsze to jest to, że rodzina jest czymś, co nie przemija, bo nawet najlepsza forma pieczy instytucjonalnej będzie reagowała na te takie codzienne, niezbędne potrzeby, ale z całą pewnością jest czymś, co przemija. To znaczy dziecko dochodzi do pewnego wieku, są pewne przepisy, dziecko, mówiąc krótko, jest usamodzielniane czy oddalane z tej placówki w jakiś sposób. Natomiast rodzina jest tym elementem, który pojawia się jako zupełnie nowa jakość, taka wydawałoby się wręcz oczywista, ale jej głównym walorem jest to, że ona nie znika, czyli zawsze to poczucie tożsamości, przywiązania do rodziny, takie poczucie swojego miejsca w rodzinie zawsze dziecku towarzyszy. Proszę Państwa, no, czy problem deinstytucjonalizacji jest problemem dużym czy małym? Ja bym chciał się tylko odwołać do takich bardzo podstawowych danych na ten temat, które są dostępne na stronie Ministerstwa. W pieczy zastępczej w roku 2019 przebywało ponad 72 tysiące dzieci, z czego w pieczy rodzinnej większość, bo ponad 55 tysięcy, i w tym właśnie zawierała się 10% grupa dzieci z niepełnosprawnościami. Co to oznacza? To oznacza, że dla ponad 6 tysięcy dzieci znalazły się rodziny po prostu i te dzieci były wychowywane w warunkach domu rodzinnego i rodzin, o co trzeba bardzo się starać, i myślę, że tych wysiłków ciągle jest za mało z tego względu, że ta część nierodzinna to wcale nie mało, bo prawie 17 tysięcy dzieciaków, a w tych 17 tysiącach dzieci, które są w instytucjach, duża grupa, duża część z tych dzieci to są dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, to są dzieci w poważnym stanie zdrowia, to są dzieci, które cierpią w dwójnasób, bo z jednej strony brakuje dla nich opieki ich naturalnych rodzin i rodziców z jakichś względów bardzo konkretnych, najczęściej bardzo poważnych, ale też nie ma na dzień dzisiejszy kandydatów do przejęcia tej opieki w formie pieczy rodzinnej. Więc problem jest bardzo dojmujący i duży i z tego powodu bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj jakby o tych sprawach porozmawiać. Pani Beata powiedziała, że to jest pewien element naszej wspólnej i dobrej edukacji. Ja bardzo dużą nadzieję pokładam w dzisiejszym spotkaniu z tego względu, że bardzo nam potrzeba tego, żebyśmy się wzajemnie od siebie uczyli, żebyśmy wykorzystywali swoje dobre doświadczenia zawodowe, dobre praktyki, żebyśmy przekazywali sobie ten ogień zawodowy, który nas trochę popycha do przodu i pozwala, mówiąc krótko, kruszyć te rzeczy, które nam się nie podobają, i jest nadzieja na to, że ten pierwiastek można będzie sobie w jakimś sensie dalej przekazywać i ten wątek deinstytucjonalizacji, tak jak o niej powiedziałem, ma szansę się rozwijać w sensie pozytywnym. Zaczniemy dzisiejsze spotkanie, tak sobie to wymyśliłem, od takiego głosu w zasadzie reprezentanta środowiska. Zapytałem jedną z naszych rodzin zastępczych o to, mówiąc krótko, po pierwsze, z jakiego powodu postanowiła być rodziną zastępczą, po drugie, no czym się trapi w dwóch perspektywach, takiej na bieżąco i w takiej, że tak powiem, długoterminowej. To jest, będzie bardzo ciekawe, chociaż uprzedzam, że jest to obrazek zupełnie nierecenzowany i, że tak powiem, może troszeczkę odbiegać od Państwa oczekiwań, ale jest zdecydowanie prawdziwy i myślę, że w dużej mierze odnosi się do takich bardzo fundamentalnych, podstawowych oczekiwań ze strony każdej rodziny, w tym rodziny zastępczej, która wychowuje dziecko z niepełnosprawnością, w szczególności w kontekście takiego wsparcia, którego te rodziny oczekują od nas, ale też i od Państwa, choćby w oparciu o program Za życiem, i to, na ile udało się z powodzeniem czy z sukcesem te rozwiązania realnie wdrażać w życie, tak żeby one były odczuwalne dla każdej rodziny. Bohaterką tego filmu jest pani Anna Rytelewska, która jest rodziną zawodową zastępczą dla jednego dziecka. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że ona uratowała to dziecko, bo Ania, którą wzięła z hospicjum, w którym pracowała, była definiowana 6 lat temu jako dziecko w stanie terminalnym, czyli takim, które w zasadzie nie miało szansy według lekarzy w ówczesnym czasie na przeżycie. Natomiast dzisiaj Ania ma już lat 8 i
Ostatnio słyszałem, że neurologopeda po prostu był w szoku, patrząc na postęp tego dziecka. Neurolog był zaszokowany tym, że Ania chodzi, że ona jest w stanie samodzielnie się poruszać, więc mam takie przeświadczenie, że do pewnego stopnia charyzmatyczna pomoc, wsparcie, opieka nad Anią, ale pewnie i nad innymi dziećmi w podobnej sytuacji, może przynosić zupełnie zaskakujące, absolutnie nieprzewidywalne rezultaty, o których się żadnemu z nas nie śniło. Poprosiłbym o to, żebyśmy puścili ten filmik. Później postaram się krótko może skomentować, co w tym filmiku jest. Następnie przedstawimy wszystkich dzisiejszych panelistów, no i przystąpimy do tej zasadniczej części naszego spotkania, czyli trochę przemaglujemy tych panelistów. Zobaczymy, co nam ciekawego powiedzą. Bardzo proszę o opuszczenie tego 4-minutowego filmiku i takiego wysłuchania go z pełną uwagą, bo on naprawdę ma zaskakująco dużo treści. Mam na imię Anna. Od 6 lat jestem mamą zastępczą niepełnosprawnej Ani. Zadano mi pytanie, z jakiego powodu podjęłam się roli mamy zastępczej dziecka ze specjalnymi potrzebami. Anię poznałam w dziecięcym hospicjum Bursztynowa Przystań, gdzie pracowałam. Nasze losy na początku splotły się poprzez to, że stałam się jej matką chrzestną, później opiekunem prawnym. A mniej więcej po 3 miesiącach jej pobytu w naszym hospicjum zrozumiałam, że to dziecko nie potrzebuje sztabu lekarzy i pielęgniarek, tylko po prostu kochającej mamy i podjęłam starania o to, aby stać się właśnie mamą zastępczą dla niej. Co utrudnia mi życie z perspektywy opiekuna? Myślę, że mogę powiedzieć w ten sposób. Dziecko niepełnosprawne pochłania niemal cały czas swojego opiekuna. Ja od 6 lat nie zostawiłam Ani dłużej pod opieką innej osoby niż 6 godzin. Nie mam wolnych weekendów, ani nawet nocy. Jesteśmy nieustannie razem, gdyż Ania jest całkowicie zależna od drugiej osoby. Nie mam w związku z tym możliwości powrotu do pracy zawodowej. Szczęśliwie jestem rodziną zawodową, zastępczą, specjalistyczną dla Ani. Pracuję jednak na umowę zlecenie. Stąd moja obawa o to, chociażby jak będzie wyglądać w przyszłości moja emerytura po latach pracy na umowie śmieciowej. Inną kwestią jest fakt, że wynagrodzenie wystarcza nam na opłacenie mieszkania, na życie, jednak zupełnie nie wystarcza nam na opłacenie wszystkich potrzeb Ani związanych z rehabilitacją, której potrzebuje nieustannie, z ogromnymi kosztami, jakie wiążą się z zakupem sprzętu ortopedycznego i całego wyposażenia, którego wymaga. W związku z czym jestem od tych 6 lat niemal cały czas zmuszana do tego, by prosić o pieniądze, by zbierać pieniądze, by organizować zbiórki, prosić o 1%, bo tylko dzięki temu mogę Ani zapewnić nie tylko opiekę, ale też rozwój zgodny z jej potrzebami. A czego obawia się opiekun dziecka niepełnosprawnego, gdy kończy się jego rola? No właśnie, zastanawiam się, gdy kończy się jego rola. Ja mam świadomość, że mamą Ani nie przestanę być z chwilą, gdy ona osiągnie pełnoletność. Dowód osobisty w sposób cudowny nie sprawi, że moje dziecko nagle się usamodzielni, że pójdzie do pracy, że sobie poradzi w życiu. Więc ja obawiam się tej chwili, kiedy mi zabraknie sił do opieki nad nią lub kiedy po prostu mnie zabraknie. Chciałabym mieć tą pewność, że Ania i inne dorosłe, niepełnosprawne dzieci nie znajdą się poza systemem opieki i wsparcia, kiedy nam, ich rodzicom zastępczym, zabraknie sił.
Proszę Państwa, dziękuję za takie cierpliwe wysłuchanie tego, co Pani Anna miała do powiedzenia. Myślę, że Państwo, to bardzo łatwo wyciągać wnioski na ten temat. Myślę, że też gdybyśmy chcieli zapytać o receptę, co zrobić, żeby było dobrze, to wystarczyłoby tak naprawdę tylko ten 4-minutowy filmik puścić, że tak powiem, decydentom, żeby oni doskonale wiedzieli, co, mówiąc krótko, nie działa w tych programach, które w dużej mierze są świetne, ale one raczej są na papierze, jak Państwo usłyszeliście z wypowiedzi Pani Anny. Jakie ma wnioski? One są bardzo oczywiste po obejrzeniu tego filmiku. Po pierwsze, co do motywacji osób, które decydują się na to, żeby przyjąć do swojego domu, do swojego serca dziecko z takimi problemami, no to nie ulega żadnej wątpliwości, że są to osoby, które, no, jeśli nie kierują się absolutnie najwyższymi pobudkami, to jest to niemożliwe i to w dużej mierze przeczy pewnym stereotypom, które jednak pokutują społecznie i myślę, że trzeba to bardzo mocno podkreślić, bo to też wynika na 200% z mojej takiej praktyki zawodowej. Dalej idąc w ślad za tym, myślę, że świadectwo takiego czystego, można by powiedzieć, altruizmu, ono się domaga tego, żeby z należnym szacunkiem odnosić się do całego środowiska osób, rodziców, opiekunów takich dzieci i z wszelką możliwą mocą, o ile to jest możliwe, kreować politykę społeczną, żeby te działania były dostrzegalne. Myślę, że tego jest ciągle za mało i myślę, że po prostu ze względu na to, że ludzie nie dowiadują się o tego typu sytuacjach, mamy obiektywny problem z docieraniem do kandydatów, do tego, żeby mówiąc krótko, ten problem był identyfikowany w taki sposób, że wiele osób mogłoby dojść do wniosku, że jest w stanie osobiście coś zrobić więcej w tych sprawach i być może podjąć się takiej niełatwej roli, ale bardzo szczytnej roli opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością. Kolejną rzeczą, która przyszła mi do głowy, to myślę sobie, że pomimo takich wysiłków, których my dokładamy na poziomie organizatora pieczy zastępczej, samorządu czy polityki lokalnej, jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia i tu trzeba cały czas robić rachunek sumienia. Myślę sobie, że to jest ważne. No i też tak myślę sobie, że te oczekiwania, o których tutaj mówiła Pani Ania, one są na tyle istotne, że każdy z rodziców mógł się pod nimi podpisać i tutaj bardzo wiele jest do zrobienia dla nas, ale też i dla naszego państwa. Proszę Państwa, to tak byśmy domknęli ten wątek dotyczący filmiku. Myślę, że postaralibyśmy się przejść do tej głównej części dyskusji. Mamy tutaj dzisiaj świetnych panelistów. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że są to osoby, które mają prawo być absolutnie dumnym ze swojej pracy, ze swoich dokonań, osiągnięć zawodowych, ponieważ to są osoby z powiatu ziemskiego konińskiego, a także z powiatu grodzkiego Gdyni. Dlaczego uważamy, że mamy prawo do tego, żeby być dumnym? Ponieważ w naszych powiatach nie ma dzieci z poważnym poziomem niepełnosprawności w formach pieczy instytucjonalnej. To jest w ogóle niebywałe i myślę sobie, że pewnie są jeszcze takie miejsca gdzieś indziej w Polsce, o których może nie wiemy, no ale na pewno udało nam się zidentyfikować wzajemnie za pośrednictwem koalicji. W związku z powyższym bardzo bym poprosił o to, żebyście może Państwo bezpośrednio po kolei, począwszy od Konina i od Pani Dyrektor Elżbiety Stroczyńskiej, żebyście Państwo przedstawili się naszym słuchaczom z takim uwzględnieniem aspektu zaangażowania właśnie w pomoc, wsparcie, w misji niesienia pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami. Bardzo proszę, Pani Elżbieto. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, witam pięknie. Elżbieta Stroczyńska, jestem dyrektorką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszę Państwa, Powiatowe Centrum jest organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej. Moja rola jako szefa jednostki, tak ją rozumiem, polega na sprawowaniu zarządzaniu i organizacji warunków finansowych, merytorycznych, formalnych dla możliwości działań zespołu pieczy
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Moją rolą jest sprawienie, aby, tak jak mówił przed chwilą pan dyrektor, problem dotyczący rodzinnej opieki zastępczej był właściwie postrzegany przez władze samorządowe, rozumiany i traktowany równie poważnie i ważnie jak inne ważne zadania samorządów powiatowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To oddajemy w takim razie głos koleżance z zespołu, pani Dorocie Kaźmierczak, kierownikowi zespołu do spraw pieczy zastępczej. Bardzo prosimy. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, witam pięknie. Dorota Kaźmierczak. Pozdrawiam wszystkich państwa. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Jesteśmy, mówię w tej chwili za zespół do spraw pieczy zastępczej, którego jestem kierownikiem. Jesteśmy dumni i bardzo się cieszymy, że możemy podzielić się tutaj naszymi doświadczeniami. My odpowiadamy tak naprawdę za koordynację funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu, ale też przede wszystkim odpowiadamy za poszukiwanie kandydatów, za ich właściwe przygotowanie i za cały czas w procesie, kiedy jest dziecko w pieczy zastępczej, za wspieranie, udzielanie pomocy i poszukiwanie rozwiązań, które mają odpowiedzieć na potrzeby dzieci. Bardzo dziękuję. No, mamy też jakby od państwa świetnych przedstawicieli, chyba tych, którzy są najważniejsi, rodziny zastępcze. Bardzo bym poprosił panią Dorotę Czorniej o to, żeby powiedziała kilka słów o sobie. Bardzo proszę, pani Doroto. Dzień dobry. Witam serdecznie. Od 3 lat pełnię funkcję zawodowej rodziny zastępczej. Wychowuję dziecko niepełnosprawne, które ma zdiagnozowany autyzm dziecięcy i rzekomą niedrożność jelit. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo. Mamy też tutaj na łączach panią Zofię i pana Józefa Walkowskich. Bardzo prosimy, to bardzo doświadczona rodzina zastępcza, bo pracuje już dla powiatu konińskiego od roku. Bardzo proszę. Od 1 września 2001 roku. Witam państwa bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie. Bardzo nam miło, że możemy być z państwem razem i wymieniać się doświadczeniami. Pracujemy, tak jak powiedzieliśmy, tutaj z mężem od dosyć dawna, ale z niepełnosprawnościami dzieci. Byłam już związana, pracując w szkole jako nauczyciel. Powiem, że podejmując się pracy rodziny zastępczej, wiedzieliśmy, że każde dziecko jest godne uwagi i trzeba pomóc, a szczególnie takim dzieciom, które mają właśnie trudności z niepełnosprawnością. Obecnie też mamy w domu swoim dzieci z niepełnosprawnościami. 5 mamy na mieszkających z nami. Każde z tych dzieci jest bardzo dla nas ważne i cieszymy się, jak możemy pomóc tym dzieciom. One czekają, w zasadzie przychodząc pod nasz dach, czekają, żebyśmy do nich dotarli tak, jak po prostu się dociera do własnego dziecka. Każdy z tych dzieci traktujemy jako własne, bo one tej uwagi naszej na co dzień oczekują. Proszę państwa, borykamy się jak zawsze ze wszystkimi trudnościami, które zdiagnozujemy bądź są zdiagnozowane. Poszukujemy specjalistów bądź tutaj na terenie naszego powiatu, bądź w ościennych województwach. Ostatnio mieliśmy taką bardzo ważną rzecz dla naszego Kacperka, który jest zespołem FAS. Jego płat mózgowy, który odpowiada za emocje, jest bardzo uszkodzony. Funkcjonuje tylko w 15%. Są to bardzo kosztowne zabiegi
ale rezultaty to widzimy na co dzień. Proszę Państwa, to dziecko ma w tej chwili 10 lat. U nas jest od, miał rok i 8 miesięcy. Był z niedożywieniem, był w takim fatalnym stanie, że diagnoza neurologa pierwsza to była taka, że nie będzie chodził, nie będzie mógł wejść na drabinę, nie będzie, miał będzie trudności z mówieniem i z widzeniem. Obecnie, proszę Państwa, jest to dziecko, które nas cieszy z każdego dnia. Obserwujemy, że po poloryzacji mózgu zaczął pięknie czytać. A więc każda nasza taka praca ze specjalistami, oczywiście, tak jak pani mama Ani powiedziała, że to jest praca 24 godziny na dobę, że to jest obserwacja każdego tego to dziecko, jak śpi, jak chodzi, jak mówi, jak sobie radzi na co dzień. Także bardzo mi jest miło, bo byśmy mogli jeszcze dłużej opowiadać o swoich, to nie wiem jak mogę. Zofio, dziękuję bardzo, oczywiście. Bardzo dziękuję za takie piękne przedstawienie się. Myślę, że tutaj bardzo, bardzo konkretnie mówiąc krótko, też potwierdziliście Państwo to, co mówiłem wcześniej o tym, jaki szacunek, jaka to jest praca i jak należy postrzegać rodziny zastępcze. Dziękuję bardzo. Przenosimy się zatem do Gdyni nad morze. Poprosiłbym pana prezydenta Michała Gucia o to. Ciekawy jestem, co pan prezydent nam powie tutaj, jeżeli chodzi o kwestię takiego szczególnego zainteresowania, jeżeli chodzi o ten obszar wsparcia osób z niepełnosprawnością. Panie prezydencie. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. No, ja wiceprezydentem jestem od 99 roku, ale sprawami społecznymi zacząłem się zajmować w roku 2002 i wtedy jednym z tematów, który wpadł do koszyka, był właśnie wątek pieczy zastępczej. W tamtym czasie, kiedy przejmowałem cały pion społeczny, w Gdyni mieliśmy jeden wielki dom dziecka, którego zresztą obecny tu Franciszek Bron był dyrektorem. I oprócz tego mieliśmy jeden rodzinny dom dziecka. Tak wyglądała organizacja pieczy w Gdyni. No i tak naprawdę od samego początku postawiliśmy sobie, mówię w liczbie mnogiej, bo to właśnie z panem dyrektorem, wspólnie o tym rozmawialiśmy i planowaliśmy, za zadanie zmianę modelu pieczy w Gdyni. Ja miałem okazję, pracując jeszcze we wcześniejszej pracy w 95 roku, oglądać Wioskę Dziecięcą w Biłgoraju na przykład, która duże wrażenie wtedy na mnie zrobiła, jak można inaczej organizować pieczę. Natomiast no, od tego 2002 roku budujemy po prostu w Gdyni rozwiązania, które w założeniu mają być przyjazne przede wszystkim dla dzieci, ale również dla rodzin zastępczych, dla osób, które tej pieczy oddają swoje życie, swój trud. No i jakoś nam się to chyba udaje skutecznie zrobić. Dziękuję bardzo. Okej, dziękuję bardzo, panie prezydencie. Bardzo prosiłbym panią Beatę, w takim razie pani Beata jest przedstawicielem Forum Pieczy Rodzinnej i bardzo osobą, która w sposób bardzo nietypowy jako pierwsza podjęła się tutaj funkcji prowadzenia rodzinnego domu dziecka dla dzieci o specjalnych potrzebach. Pani Beato, myślę, że pani będzie miała też nam coś ciekawego do powiedzenia. Bardzo proszę. Ja jeszcze raz witam państwa, tym razem w takiej roli, która jest właściwą dla mnie rolą, czyli z perspektywy mamy. Tak jak powiedział pan dyrektor, prowadzę rodzinny dom dziecka, samodzielnie prowadzę rodzinny dom dziecka, który jest dedykowany dzieciom z niepełnosprawnościami. Obecnie wychowuję 6 córek. 5 z nich to są dzieci z orzeczeniem z niepełnosprawnościami. 3 to osoby absolutnie zależne. Jestem mamą zastępczą i adopcyjną, ale nie będę tutaj robiła podziału i mówiła, dla ilu dzieci jestem mamą zastępczą, a dla ilu adopcyjną, dlatego że wszystkie moje 6 córek to po prostu moje córki.
I myślę sobie, że przede wszystkim tym różni się piecza rodzinna od instytucjonalnej, że moje dzieci bez względu na formę, z jakiej funkcjonują, tak z takiej perspektywy prawnej w moim domu, to w moim sercu są po prostu moimi córkami i w jaki sposób one funkcjonują nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Dwie moje córki to osoby z zespołem Downa, pozostałe to osoby z różnym zespołem FAS, który w różnym stopniu jakby wpłynął na ich funkcjonowanie i ich życie. I tak jak tutaj mówiliście Państwo Walkowscy o takiej historii dziecka, które przyjęliście, które właściwie było takim dzieckiem, co do którego nie było wielkich nadziei, to i my mamy takie doświadczenie, ale pewnie myślę, że będę jeszcze miała taką możliwość, żeby się odnieść za chwilę do tego. Także jakby, jeżeli chodzi o przedstawienie, to tyle. Natomiast ja taki komunikat techniczny jeszcze chciałam dodać, że dla osób, które są nie są panelistami, ale są uczestnikami tego webinaru, to chciałam jeszcze przypomnieć, że jest możliwość zadawania pytań w okienku czatu, natomiast te pytania będą widoczne tylko dla panelistów, dla uczestników nie są one widoczne. To takie dopowiedzenie techniczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Beato. No, po wysłuchaniu Państwa mogę tylko powiedzieć duma po prostu. To jest to, co odczuwam. Jeżeli chodzi o moją osobę, to Pan Prezydent już powiedział, no walczymy tutaj wspólnie dosyć długo, muszę powiedzieć, pracowałem. Kwestia deinstytucjonalizacji i takiego styku z dziećmi z niepełnosprawnością jest oczywista, bo kiedyś do domu dziecka trafiały w dużej mierze wszystkie dzieci, więc również dzieciaki z niepełnosprawnością. Temat deinstytucjonalizacji przerabialiśmy już tak co najmniej na dwóch poziomach, bo jeden to co powiedział Pan Prezydent, był duży i całkiem, muszę powiedzieć, fantastyczny dom dziecka jak na ówczesne czasy. Miał grupę dobrych sponsorów, miał bardzo dobre warunki materialne, miał 10 kół zainteresowań dla dzieciaków. Było miło, było atrakcyjnie, ale niestety naskórkowo i powierzchownie. I tak po bardzo szybkim pierwszym kontakcie z Panem Prezydentem doszliśmy do wniosku, że to, co się dało naprawić, to zostało naprawione, ale już dalej nie pociągniemy. W związku z powyższym najwyższym celem, który był postawiony przed nami, to samolikwidacja. No i muszę powiedzieć, że z dużą satysfakcją mogę powiedzieć, że to się udało, bo dało się to zastąpić formami pieczy rodzinnej i to jest pierwszy powód do takiej wielkiej dumy mojej osobistej. No a drugi to jest taki, kiedy zostałem opiekunem prawnym już pracując w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dla dziecka z poważną niepełnosprawnością przebywającego w regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej, tam gdzie były dzieci już naprawdę w ciężkim stanie. Muszę powiedzieć, że skonfrontowałem się z taką rzeczywistością, w której doszedłem do wniosku, że nie stać mnie na to, żeby nie mieć osobistego stosunku do jakby tych kwestii. Byłem opiekunem prawnym, bo nikt nie chciał tym opiekunem być, był z tym bardzo duży problem i to mi dało do myślenia, uświadomiło mi, że w tych sprawach być może trzeba zrobić zdecydowanie więcej i to otworzyło w jakimś sensie dużą dyskusję na temat tego, na ile można byłoby zabrać tam stamtąd te wszystkie dzieci. I tam się krzywda nie działa, ale nie było tego pierwiastka, o którym sobie powiedzieliśmy, czyli rodziny, serca, miłości, przywiązania. Tego wszystkiego tam nie dostrzegałem i myślę, że jakoś każdy z nas starał się rozwiązać ten taki bardzo trudny dylemat na swój sposób w ramach możliwości, które były dostępne. No, jak się okazało, to niemożliwe stało się możliwe. Wyprowadziliśmy wszystkie dzieci z placówki regionalnej. Pani Beata jest reprezentantem rodzinnego domu i nie jedynego, na szczęście, który zajmuje się dziećmi, ma taką wielką odwagę, hard ducha, żeby pomagać nam w tym. To tak króciutko bym powiedział o sobie. Proszę Państwa, no i teraz przejdziemy pewnie do tej rundki takiej bardzo zasadniczej, bo mamy tutaj kilka pytań do naszych panelistów i myślę sobie, że to będzie bardzo ciekawe, co będziemy mogli słyszeć. Pierwsze pytanie by dotyczyło wątków takich stricte systemowych. To znaczy na pierwszy ogień do przesłuchania byśmy wzięli Pana Prezydenta Michała Gucia i Panią Dyrektor PCPR-u Elżbietę Sroczyńską, bo wiecie, no jak już mówiliśmy o tych placówkach regionalnych, jak już mówiliśmy o tych instytucjach i o tym, że
i ciągle jeszcze są tam dzieci. Są one zabezpieczone w taki sposób, że to daje nam jakiś taki względny komfort, bo można nawet do pewnego stopnia o tych sprawach zapomnieć, bo płacimy, regulujemy rachunki i ktoś tymi dziećmi się zajmuje. No to takie chciałem zadać pytanie, panie prezydencie, dlaczego i pani dyrektor, dlaczego to status quo zostało podważone? Dlaczego one zostało, że tak powiem, naruszone i przekute na zupełnie inną monetę? Co wami kierowało jako osobami, które podejmują decyzje na najwyższym poziomie, żeby po pierwsze to tak przewrócić do góry nogami, no, a z drugiej strony, no, żeby sobie zadawać nieustanny trud i cierpienie, no bo przeniesienie tych dzieci do rodzin z reguły powoduje, że one mówią o swoich problemach, o swoich sprawach, ciągle o czymś, co jest do załatwienia, no i to jest automatycznie pewien element, że tak powiem, takiego czegoś, co się wpisuje w torturę urzędniczą. To bardzo bym prosił, żebyście nam może to wyjaśnili. To dlaczego? Czy na pewno nie traktuję tego jako tortur, wręcz przeciwnie. Proszę Państwa, myślę, że pierwszoplanowa kwestia to są wartości. Każdy z nas, kto widział placówkę, i nie mówię tutaj w tej chwili tylko o placówce opiekuńczo-wychowawczej, o domu dziecka, tak? Mówię generalnie o placówce, czy to jest dom samotnej matki, czy to jest schronisko dla bezdomnych, czy dom pomocy społecznej, no to myślę, że jeżeli mamy w sobie empatię, jeżeli potrafimy zrozumieć pewne procesy psychiczne, które tam zachodzą, to powinniśmy dążyć do ograniczania roli takich placówek. Też z pełną świadomością, że nie zawsze to jest możliwe, że są sytuacje, w których ta piecza instytucjonalna jest konieczna, natomiast na pewno tych sytuacji jest niewiele. Więc tak naprawdę dla mnie w momencie, kiedy zaczęliśmy pracować wspólnie nad właśnie reformą pieczy zastępczej, było absolutnie oczywiste, że dla wszystkich dzieciaków, które nie mają jakichś bardzo szczególnych sytuacji, które powodują, że musiały być w pieczy zastępczej, ale do takich sytuacji nie zaliczam niepełnosprawności, że dla takich dzieciaków po prostu powinniśmy znajdować miejsca w formach rodzinnych, czy to w rodzinnych domach dziecka, czy w rodzinach zastępczych. No i w tym kierunku szło nasze działanie. I muszę Państwu powiedzieć, że na początku w ogóle nie patrzyliśmy na to w kategoriach finansowych. Ostatnio śledzę pani Anna Krawczak w swoich wypowiedziach na Facebooku, podnosi też, pokazuje pewne absurdy finansowe dotyczące tego, jak wygląda koszt utrzymania dzieci w pieczy instytucjonalnej, a jak w pieczy rodzinnej. Natomiast muszę przyznać, że dla mnie jest to kwestia wtórna. Też mam takie doświadczenie, pamiętam jak rok po roku, pracując nad budżetem na kolejny rok budżetowy, no pokazywałem prezydentowi, że musimy jeszcze zainwestować dodatkowe środki w pieczę rodzinną, bo inwestycja długofalowa, bo naprawdę oprócz tego dobrostanu dzieci długofalowo nam się opłaci to też finansowo. No i potem pamiętam ten pierwszy rok, kiedy już nie było właśnie tego oczekiwania wzrostu kosztów, tylko rok, w którym zaczęliśmy sobie pewne środki, system był zbudowany, system był w miarę pełny, wszystkie funkcje były zabezpieczone i okazywało się, że jakieś środki zaczęły nam zostawać. Ale tak jak mówię, długofalowo jest to na pewno oszczędność finansowa, a w dzisiejszej trudnej sytuacji finansowej samorządów to też nie jest bez znaczenia, ale chcę podkreślić, podstawowym powodem, dla których weszliśmy w taką gruntowną reformę pieczy w Gdyni, były kwestie po prostu dobrostanu dzieci i takie bardzo głębokie przekonanie o tym, że dzieciaki powinny mieć swój dom, swój prawdziwy dom, powinny się w takim domu wychowywać, bo tylko wtedy w dorosłym życiu będą w stanie funkcjonować normalnie. Jeżeli mówimy o dzieciach z niepełnosprawnościami, no to ja mam cudowne doświadczenie, mogąc obserwować, jak dzieci, które były... To, co pani Ania mówiła, tak? Dzieci, które były diagnozowane, że będą roślinami, tak? Nagle jak te rośliny odżywają, funkcjonują i żyją pełnią swojego życia. Także uważam, że nie jest to tortura urzędnicza. Dla mnie to jest tak naprawdę jedna z nagród na tym stanowisku, że mogę te procesy obserwować.
Dziękuję bardzo panie prezydencie. No, miło się tego słucha. No to teraz chcielibyśmy posłuchać, co pani Elżbieta by nam jeszcze dodała tutaj w tym temacie. Dlaczego wy to wszystko tam w tym Koninie popsuliście? Tak, no? Właśnie. Dobrze, tak, właśnie dodała, ponieważ najpierw mogłabym się pod słowami pana prezydenta absolutnie podpisać, ba, mogłabym je powtórzyć, myślę podobnie. I to jest ważny moment. Ja jestem przekonana, że reforma, myślenie o pieczy zastępczej, deinstytucjonalizacja, wszystkie te procesy zaczynają się od ludzi. Od ludzi i od myślenia ludzi o tych sprawach. I to jest najważniejszy aspekt. Myślę, że w wielu miejscach tego brakuje. Determinacja i myślenie właśnie w taki sposób, w jaki pan prezydent mówi o pieczy zastępczej, rodzinnej pieczy zastępczej. Powiat Koniński troszkę był w innej sytuacji. Może mieliśmy to szczęście, że w 99 roku organizując pieczę, czy przystępując do tego zadania, my w ogóle nie mieliśmy żadnych placówek, żadnych instytucji, ale bardzo dużą grupę dzieci wówczas w rodzinach zastępczych. Było nam łatwiej o tyle, że nigdy nie przyszło nam do głowy, ani nam, ani za naszym pośrednictwem, jak sądzę, bo to nasz wpływ na samorząd powiatowy, żeby w ogóle myśleć o inwestycji w stronę domu dziecka jakiegokolwiek. Absolutnie nie. Od samego początku, zresztą wspólnie z koleżanką Dorotką, bo od początku jesteśmy razem w tym zagadnieniu, pomysł był na wyłącznie rodzinną pieczę zastępczą. Zobaczcie Państwo, to był 2000 rok, daleko było do ustawy o pieczy zastępczej, do rozwiązań aktualnie obowiązujących. Wtedy pojawiła się na naszej drodze między innymi pani Zofia i pan Józef Walkowscy. To był przecież początek, oni są z nami te 20 lat. I dalej już tylko zostało nam myślenie o tym, że to jest kierunek właściwy. Wielkie zaangażowanie, wielkie szczęście do spotykania na swojej drodze kandydatów takich, jakimi dziś dysponujemy i którzy z nami pracują, bo ja cały czas mam ogromną pokorę i wiem, że rola organizatora, organizacji, samorządu jest malutka. Malutka. My przecież pracujemy zawodowo, mamy obowiązek organizować to, a tak naprawdę cały ciężar spoczywa na rodzinach. Mam ogromny respekt, szacunek. I każdego dnia o tym pamiętam, że te rodziny zastępcze, z którymi pracujemy, są odpowiedzialne za to lepsze życie dzieci. Proszę Państwa, mieliśmy też w swojej historii po drodze sytuację, że zabieraliśmy dziecko niepełnosprawne z domu dziecka. To nie było powiatowe dziecko, my po prostu dostaliśmy informację, że na naszym terenie domu pomocy społecznej trafia dziecko i natychmiast rozpoczęliśmy działania, żeby to dziecko z tego domu pomocy społecznej powiatu innego, oszczędnego z Polski trafiło do rodziny zastępczej. Dlaczego? Dlatego, że to też zostało powiedziane. Chłopiec też był nierokujący, w bardzo złym stanie zdrowotnym. Jak mówił pan prezydent, no, roślina i nierokujący. Proszę Państwa, po kilku latach cuda się zadziały. To jest fenomen, że dzieci w rodzinach właśnie rozkwitają. Tak? Ja się absolutnie podpisuję. I nie możemy temu zaprzeczyć, nie możemy dyskutować, że najładniejszy dom dziecka, nawet dziś nowoczesny, 12-osobowy, może zastąpić rodzinę. To nie jest ten kierunek i dziwię się, tak szczerze mówiąc, że jeszcze w powiatach są pomysły na nowe inwestycje i brnięcie w tą stronę, która nie jest taką szczęśliwą i dobrą. Proszę Państwa, historia dzieci pokazuje, że tylko w rodzinach one rzeczywiście mogą rozwijać się fantastycznie, a każde dziecko. Ja zawsze mówię władzom samorządowym i proszę mi wierzyć, naprawdę przebiliśmy się z tym myśleniem, bo to jest też bardzo ważna sprawa. Ja współczuję tym koleżankom, kolegom, dyrektorom PCPR-ów czy organizatorom, którzy nie mogą przebić się, nie potrafią, nie mają szansy. To trzeba wielu lat. Proszę zwrócić uwagę, że my nad naszym systemem pracujemy już od 2000 roku. To jest proces. Tu ja od nikogo nie wymagam, nie powiedziałabym, zróbcie tak, tak i tak, jest gotowa recepta. Nad tym trzeba chodzić, pracować, aż dojść do miejsca, że każdy samorządowiec, zmieniające się władze samorządowe, wszyscy kupują to myślenie i nie ma tutaj żadnych wątpliwości, to znacznie ułatwia sprawę. A na końcu najważniejszy element tego łańcucha, wspaniałe rodziny zastępcze, kandydaci, dzisiejsze rodziny i przyszłe, mam nadzieję, nasze rodziny zastępcze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No cóż mogę powiedzieć? Ja bardzo dziękuję na zwrócenie uwagi na to, że te rzeczy, o których mówimy,
to nie są kwestie zadaniowe. No niestety i nie są to kwestie, które się udaje zrobić w bardzo krótkim czasie i tak akcyjnie. No, to jednak jest kwestia pewnej cierpliwości, wytrwałości i systematycznego budowania związań takich bardzo solidnych, trwałych. No a wy jesteście, bym powiedział, fenomenalni, bo to, że nawet do głowy wam nie przyszło, żeby ułatwić sobie życie i postawić jakąś placówkę, uruchomić coś nawet kameralnego, to powoduje, że na mojej top liście jesteście idolem numer jeden, bo jest to dla mnie ciągle pewien fenomen, który chciałem troszeczkę zgłębiać wcześniej, przed pandemią, i szykowaliśmy się tak z panią Kazimierczak, żeśmy się umawiali nawet ostatnio na wizytę studyjną, ale myślę, że to się tylko troszeczkę odroczy i z wielką przyjemnością, jeśli podtrzymujecie zaproszenie, to Gdynia z pewnością przyjedzie, żeby się trochę od was pouczyć. Także dziękuję bardzo za to. Zapraszam. Dobrze. Proszę państwa, więc przechodzimy dalej. No, teraz chcielibyśmy dla symetrii, chcieli troszeczkę popytać rodziny zastępcze, a o co? No o to, że ogólny kontekst w Polsce jest taki, że jak państwo widzicie, dla ponad 17 tysięcy dzieci w pieczy instytucjonalnej nie ma rodzin. W tym są dzieci z niepełnosprawnościami, no a wyście się jakoś znaleźli, słuchajcie, no co więcej, jesteście długodystansowcami, pracujecie przez wiele lat i nie wypaliliście się. Nie podejrzewam, żebyśmy mieli tutaj do czynienia z jakimś cudem, no ale pytanie jest oczywiste. Jakiego rodzaju motywacje pokierowały wami, że postanowiliście wkroczyć na taką ścieżkę swojego życia, w tym życia zawodowego i osobistego? No i co jest tą tajemnicą, że wy tak długo, że tak powiem, jesteście w stanie wytrwać? Bo ja widzę w was cały czas ogień i entuzjazm i widzę w was w ciągle ten element takiego pulsującego światła nadziei dla lepszego świata i dla dzieci, którymi się opiekujecie. Bardzo proszę, żebyście powiedzieli o tych motywacjach. Po pierwsze, dlaczego, co spowodowało, że coś takiego się zadziało, że postanowiliście zainteresować się kwestią wychowywania dzieci z niepełnosprawnością i później jak to robić, żeby się nie wypalić, żeby być takim dobrym, solidnym długodystansowcem. Zaczniemy od naszych gości, to może teraz tak odwrócimy tą kolejność. Bym poprosił może w tej sytuacji panią Zofię i pana Józefa. Powiedzcie coś od siebie. Bardzo dziękujemy za zaproszenie do wypowiedzi. Ja powiem, że bardzo długo, pracując zawodowo w szkole, nosiłam się z zamiarem, żeby nie pracować tylko w szkole i w klasie, ponieważ to mi nie dawało spokoju, co te dzieci, które ciągle koło mnie się kręciły i mówiły o swoich problemach, i ja widziałam problemy, i nawet pracując w klasie takiej specjalnej, bo tak to się nazywały klasy specjalne, to chciałam przedłużyć tą pomoc na dalsze godziny ich pobytu. I tak myślałam sobie, jak to zrobić, żeby przyszła taka sytuacja. W 1999 roku kupiliśmy budynek po dawnej szkole czteroklasowej. Jak ja weszłam do takiego budynku, to pomyślałam sobie, Panie Boże, tu jest miejsce dla pracy nad dzieckiem całodobowym. Nosiłam to się z zamiarem, żeby po prostu rozpocząć taką pracę, ale obawiałam się. Wcześniej kończyłam różne kursy dodatkowe, komunikacji, jak pomóc dzieciom i rodzinom z problemami alkoholowymi. I tak powoli, kroczkami, tak jak ta praca z dziećmi niepełnosprawnymi, tak ja edukowałam się w tym kierunku. Pewnego razu powiedziałam mojemu mężowi, ja mówię, wiesz mężu, tu jest taka piękna posiadłość, którą żeśmy kupili, jakby tutaj zagospodarować, żeby po prostu tu były dzieci. Ja ten głos tych dzieci tam słyszałam. Mój mąż mówi, wiesz, ja to samo myślałem. W związku z tym tak się zaczęła nasza trudna razem praca. Mieliśmy i mamy swoje dzieci osobiste, troje dorosłych już, bliźniaki nasze są dziadkami. Więc mamy ośmioro wnuków i mamy
trójkę prawnuków. Mężczyźni u nas w rodzinie się rodzą, bo tylko jest jedna wnuczka w tej rodzinie, ale ta nasza praca, niezależnie od naszej szczęśliwej rodziny, myślę, że nawet szczęśliwsza rodzina nasza bliska, osobista się stała, ponieważ akceptują naszą pracę do dnia dzisiejszego. Mało tego, proszę Państwa, to możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że stajemy się coraz to lepsi, ponieważ praca z dzieckiem i nasza praca, która jest w rodzinie, przynosi następne efekty. Nasza córka została zdjęciem też rodziną zastępczą. Czyli mamy tą satysfakcję. Ja pamiętam, jak oni podjęli taką decyzję, mamo, tato, chcemy iść na szkolenie, bo czujemy potrzebę kontynuowania i pomocy w waszej pracy. Jak to pięknie brzmi, a przede wszystkim daje nam satysfakcję i taką motywację do pochylenia się nad każdym problemem. Nas już jest teraz czwórka, proszę Państwa. Cztery osoby to duży zespół, prawda? A poza tym mamy świetny zespół w powiecie, który nam daje wielką satysfakcję i zawsze możemy liczyć na ich pomoc. Koordynatorzy, pani dyrektor, pani kierownik pieczy zastępczej, nie ma godziny dla pani kierownik pieczy zastępczej czy dla koordynatorów, nie ma godziny, żebym ja na przykład nie zadzwoniła i powiedziała, proszę mi poradzić, albo proszę mi pomóc, albo potrzebujemy takiego rozwiązania. Bardzo się cieszymy z tego, że mogliśmy taką decyzję podjąć, że jesteśmy z wami i że możemy służyć dzieciom, bo to jest najważniejsza nasza misja w naszym życiu. Także dziękuję pięknie i myślę, że odpowiedziałam na pytanie, no jak tak, to się dziękuję bardzo. Ufo, aż mi kropelki się, skropiło mi się czoło, jak mówię, czy ja usłyszę coś o zespole do spraw pieczy, ale się okazało, że tak, no rewelacja. Pani Józefie, no ja się chciałem zapytać, tak. No szalona nauczycielka, jak słychać, no jak pan, że tak powiem, czy pan nie był zaszokowany pomysłami żony i tymi pomysłami, które przemodelowały kompletnie życie waszej rodziny? Zaciekawieniem pomysły żony najpierw wysłuchiwałem, przemyślałem, a w końcu doszedłem do wniosku, że to jest najsłuszniejsza droga. Nasza na dalsze nasze lata. A te nasze lata tak szybko przeminęły, że dwa miesiące temu mieliśmy 50-lecie naszego pożycia, czyli trzeba żony słuchać, a żona męża. Gratulacje, petarda. W takim razie, pani Józefie, no muszę powiedzieć, że uczę się od pana. Postaram się tak jak pan. Widzę, że to przynosi bardzo dobre rezultaty, także rewelka. Dziękuję bardzo. No, w takim razie ja bym chciał jeszcze posłuchać dalej, czyli pani Doroto, no, pani Dorota Czorniej. Jak to się u pani zadziało? Bardzo proszę. Mam nadzieję, że słuchają nas jacyś potencjalni kandydaci, którzy mają jakieś dylematy, wątpliwości i to może być dla nich bardzo cenne źródło inspiracji i informacji. Bardzo proszę pani Doroto, jakby pani nam powiedziała, jak to u pani się zaczęło? No proszę bardzo. Podjęcie decyzji o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego do swojego domu było bardzo trudne. Na początku był strach, była obawa, jak sobie poradzę. W ogóle zaczynając szkolenie, nie myślałam o tym, że będę kiedyś rodziną dla dziecka niepełnosprawnego. Znaczy zakładałam, że będą to dzieci pełnosprawne. Jednak w momencie, kiedy była taka sytuacja, że szukano domu dla pewnego chłopca, chłopiec miał wtedy 8,5 roku, jest autystą, poza tym ma jeszcze stwierdzoną, zdiagnozowaną rzekomą niedrożność jelit. To jednak przemyślałam to, zastanowiłam się po konsultacjach z panią kierownik,
zdecydowałam się, że jednak tak, to dziecko powinno u nas zamieszkać, że dzięki współpracy Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie damy radę wspólnie i musimy pomóc temu dziecku. I tak się zadziało. To było 3 lata temu. Wtedy chłopiec, mówię 8,5 roku, ważył 16 kg przy wzroście 100 cm. Był niedożywiony, nie miał zdiagnozowanej, nie miał ustalonej diety. Nie potrafił się komunikować werbalnie, był zamknięty w swoim świecie, potrzebował pomocy i opieki w każdej czynności samoobsługowej. W chwili obecnej dziecko to zrobiło ogromny postęp w samorealizacji. Nauczył się mnóstwo rzeczy. Teraz komunikuje się werbalnie, czyta proste czytanki z elementarza, pisze litery, a nawet 2 razy. Nauczył się jeździć na rowerze, jest otwarty na kontakty międzyludzkie. Nauczył się czystości, większość samoobsługowych czynności wykonuje samodzielnie. No i sprawia to jemu radość. Dziecko jest bardzo wesołe, radosne. Rano budzi się z uśmiechem od ucha do ucha. I tą radością, tym uśmiechem właśnie zaraża nas. Pomimo tego, że no, jest trud opieki, bo wiadomo, że trzeba zapewnić mu terapię, rehabilitację, opiekę taką stacjonarną. Jednak ten uśmiech, ta jego radość, no i te postępy jego, które robi, to cieszy i to daje siłę do dalszej pracy, do tego, żeby pokonywać z nim wspólnie kolejne ograniczenia, kolejne bariery. A on taki otwarty jest, tak się lubi uczyć. Widać, że czuje się potrzebny. Mam w domu jeszcze dzieci pełnosprawne i widzę, że czasami z tamtymi dziećmi jest więcej problemów czy trudności niż z tym niepełnosprawnym. Bo jak już się wie, co dziecko potrafi, a z czym ma problem, to wtedy jest łatwiej pracować na co dzień i pomagać mu w tym, z czym sobie nie radzi, a wymagać to, co może samodzielnie wykonać. Bardzo ważne jest, żeby w pracy z takim dzieckiem była ciągłość. Nie można zaniechać. To dziecko musi mieć ciągle wsparcie, tą terapię codzienną. Dla niego wyjście z domu, to, że on jedzie do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, to, że ma kontakt z panią wychowawczynią, z dziećmi, z klasy, to jest dla niego bardzo ważne, bo on nie czuje się odrzucony, on nie czuje się inny. Ja widzę, jak to dziecko zmieniało się przez te 3 lata i po prostu to cieszy. To cieszy, że można było tyle zrobić. Trzeba też szukać wsparcia i pomocy, bo człowiek sam, samodzielnie od siebie, no nie jest w stanie wszystkiego zrobić. Ale jak się wie, gdzie tej pomocy szukać. Podobnie jak państwo walkowscy też cenią sobie kontakty z panią kierownik, z panią dyrektor. Nigdy jeszcze nie było tak, żeby nie było tej pomocy. Nie było tego słowa, czy obojętnie w jakim temacie. Zawsze jest to wsparcie, zawsze jest ta pomoc. Także ze swojej strony mogę powiedzieć, że dziecko niepełnosprawne, no jest trudna praca przy nim, ale jest też ta radość, uśmiech i to motywuje do dalszej pracy. I myślę, że strach, no jest, wiadomo, ale trzeba go pokonywać i trzeba konkretnie rozpoznać dziecko, ustalić plan działania i ten plan realizować.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. No, pani Doroto, no, to jest tak, jakbym słuchał o chodzeniu po wodzie prawie, naprawdę. Słuchajcie, miałem kompletnie ciary, słuchajcie, jak słuchałem, że tak powiem, tego świadectwa. Bardzo dziękuję za to, że tak z taką żywą emocją i swadą potrafiła pani nam o tym opowiedzieć. Myślę, że to jest bardzo ważne i mam nadzieję, że ludzie nas słuchają, naprawdę, że ludzie uważnie nas słuchają, bo to jest bardzo ważne, co pani nam powiedziała. No, przechodzimy teraz do naszej szalonej prezeski. Pani Beato, ładnie to samo pytanie. Bardzo proszę o to, żeby pani nam opowiedziała, jak to u pani się zadziało, bo tutaj też i skala jest trochę inna, że tak powiem, tego, w co pani weszła. Ja bardzo mocno bym podpisała się pod tym, co mówiła pani Dorota. U mnie jakby ta droga do bycia mamą dzieci z niepełnosprawnościami była podobna. To znaczy ja przez pierwszych kilka lat byłam rodziną zastępczą niezawodową dla dzieci w tak zwanych normatywnych. I dopiero mając takie doświadczenie rodziny zastępczej zdecydowałam się. Dlaczego? Muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy się szkoliłam, kiedy podejmowałam decyzję o tym, że będę rodziną zastępczą, jestem przekonana, że nie miałam takiej gotowości na przyjęcie dzieci z niepełnosprawnościami, ani w ogóle takiej myśli. Co więcej, wydaje mi się, że jeżeli było takie pytanie podczas szkolenia, czy mam taką gotowość, to moja odpowiedź była negatywna. Co za tym się stało, że ja przyjęłam dzieci z niepełnosprawnościami? Otóż ja dowiedziałam się o nich. I wydaje mi się, że to jest kluczowe i znam, to jest moja historia, ale to jest historia wielu rodzin, że te osoby, które mają taką gotowość do bycia rodziną zastępczą, nagle dowiadują się o konkretnej osobie. To nie jest jakieś dziecko z niepełnosprawnością, to jest konkretna osoba. Ja dowiedziałam się o Agnieszce, poznałam ją, pokochałam od pierwszego wejrzenia i nie jest to jakby nadużycie słowne, kiedy o tym mówię, bo tak naprawdę było. I po prostu nie miałam wątpliwości. Czy się bałam? Tak. Za każdym razem, kiedy przychodzi do mnie nowe dziecko, mam bardzo duży lęk, czy sobie poradzę. I myślę sobie, że ten lęk jest bardzo zdrowy i on też mi informuje o tym, że jakby ja muszę też, to co też już wcześniej rodziny powiedziały, że nie można mieć takiego pomysłu, że ktoś sobie poradzi sam, bo to jest niemożliwe. I to, czego ja się nauczyłam w takiej drodze bycia mamą zastępczą, to też korzystania z pomocy i tego, że to jest bardzo ważne. To, co sobie myślę, co daje taką możliwość, to też już zostało powiedziane i u nas to również funkcjonuje świetnie, że ja po prostu mogę przyjść i powiedzieć, czy pani kierownik bezpośrednio, czy do pana dyrektora mogę iść i możemy rozmawiać o każdej sprawie, nawet jeżeli te sprawy nie są łatwe. To jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Natomiast co jeszcze tak z perspektywy dziecka? Teraz tak przypomniała mi się taka sytuacja, nie wiem, czy pan dyrektor ją pamięta, kiedy jedna z moich córek po kilku latach, byliśmy w takiej wspólnej przestrzeni okołoświątecznej, ja byłam z moimi córkami, i była też taka dziewczynka, taka córka, co do której właściwie nie było dobrych rokowań. I pan dyrektor jej nie poznał, a powiem więcej, w ogóle nawet jej nie zauważył. Czy to znaczy, że mój dyrektor jest niewrażliwy i nieuważny? Nie. Po prostu ona się w ogóle nie odróżniała od innych dzieci. Jemu do głowy nie przyszło, że to jest ta dziewczynka, bo to było niemożliwe, tak? A jednak. Więc ja myślę, że to jakby dzieci są tym, co powoduje, że mamy siłę, ale same dzieci nie wystarczą, jeśli nie ma dobrego wsparcia. Okej, okay, no powiedziała laureatka medalu Eugeniusza Kwiatkowskiego, to tylko mogę powiedzieć, także pani Beato, no cóż mogę powiedzieć, no po takich wyznaniach mogę powiedzieć rzeczywiście ze względu na taką pracę i na to, że to się odbywa w tak długim dystansie, to naprawdę pani może do mnie przychodzić ze wszystkim, nawet jakby pani chciała mi po klacie skakać, to ja to zniosę, naprawdę. Także rewelacja, dziękuję. Proszę państwa, no bardzo, bardzo dobrze. To kontynuujemy dalej, że tak powiem, to nasze przesłuchanie, bo chciałem zapytać o taką rzecz, która się jakby w naturalny sposób wyłania z tych państwa wypowiedzi. Co wy byście powiedzieli rodzinom, które mają taki lęk, obawę przed przyjęciem dziecka z niepełnosprawnością do swojego domu? Bo być może takie osoby nas w tej chwili oglądają i dla nich byłoby to bardzo ważne, żeby usłyszeli od was, mówiąc krótko, co wy byście chcieli im powiedzieć, żeby im ten lęk
w jakimś sensie zredukować, żeby im ten lęk troszeczkę obniżyć. I to bym zapytał na pewno o to Państwa jako rodziców zastępczych, ale też jest czas na zapraszamy do reklamy, bo też bardzo chętnie posłuchałbym organizatora pieczy, co on by powiedział takim rodzinom, które przychodzą i nie wiedzą tak naprawdę. Wchodzimy w to, nie wchodzimy, damy radę, nie damy rady, wahamy się, mówiąc krótko, jesteśmy na krawędzi. No to teraz może odwrócimy troszeczkę to. Bardzo bym poprosił Pani Dorota Kazimierczak, jako organizator pieczy, bardzo proszę, proszę nam to jakoś zareklamować, proszę powiedzieć, jakby Pani przekonała taką rodzinę, co by Pani jej powiedziała? Dziękuję bardzo. Ja powiem nie co bym powiedziała, tylko powiem to, co mówię zawsze i w każdej sytuacji. W każdej sytuacji dziecka. Słuchałam z wielką uwagą, z szacunkiem i aż mi tam było bardzo ciepło na sercu cały czas tych wypowiedzi moich szanownych poprzedników. Szanowni Państwo, każda, do pieczy zastępczej w momencie, kiedy trafia dziecko, to trafia tak naprawdę dziecko. I my patrzymy na to, że to jest nazwisko, ale że to jest dziecko, które ma swoją linię życiową, swoją historię. I tak naprawdę w każdej takiej sytuacji, my tutaj mamy takie sprawdzone ćwiczenie w naszym zespole, ale i też rodziny zastępcze, że mówimy o tym, co byśmy chcieli dla swojego własnego ukochanego dziecka, gdyby było w takiej sytuacji. Proszę Państwa, dziecko z niepełnosprawnością. Dziecko z niepełnosprawnością, co mówimy kandydatom? Mówimy nie, że dziecko z niepełnosprawnością, że mamy Patryka, mamy Anię, mamy Franciszka, który w tej chwili potrzebuje pomocy. Mówimy o tym, jaki wpływ na emocje, na myśli, na zachowania ma właśnie jego niepełnosprawność, która nie jest czymś, nie wiem, ograniczającym. To jest taka cecha, która jest rozróżnieniem, tak jak kolor oczu, kolor włosów. Ale przede wszystkim kładziemy też nacisk i mówimy, ja zawsze to podkreślam, jaki wpływ na to dziecko z takim wyposażeniem i z takim zasobem, z którym do nas przychodzi, bo traktujemy też niepełnosprawność jako zasób dziecka, ma odrzucenie przez jego rodzinę naturalną. O tym wszystkim, także pierwsze nasze rozmowy są zawsze o tym, że mówimy o tym, jaką wiedzę mamy o dziecku, ale też mówimy bardzo dużo o emocjach, o tym, czego to dziecko doświadcza, o jego linii życiowej i wtedy wspólnie poszukujemy rozwiązań. Na początek zawsze jest jeszcze tak, że robimy sobie tutaj taki własny zespół, zbieramy się szybko, bardzo często zabieramy dużo czasu Pani Dyrektor, bo zapraszamy też, jeśli mamy wyjątkowo trudne sytuacje, siadamy i myślimy. I proszę Państwa, to nie jest tak, że dobieramy dziecko do rodziny, odwrotnie. Cały czas poszukujemy właściwej rodziny, która mogłaby odpowiedzieć na potrzeby dziecka. I wtedy poszukujemy, rozmawiamy, przedstawiamy argumenty, ale to, co jest istotne i ważne i na co chcemy zwrócić uwagę, jak istotna jest ważna właśnie wczesna diagnostyka, żeby było dobrze rozeznane były zaburzenia dzieci. A my już wtedy ustalamy plan interwencji, bo na początku jest zawsze interwencja, Państwo wiedzą, co to jest interwencja i dalej wspomaganie rozwoju. Słyszeliście tu Państwo historię Kacperka, słyszeliście Państwo historię dziecka, które jest pod opieką Pani Dorotki Czorniej. Ja chcę Państwu powiedzieć, że dziecko, które trafiło pod opiekę Pani Doroty, to jest w momencie, kiedy my od samego początku wiedzieliśmy, że musimy znaleźć, to jest tylko kwestia, musimy znaleźć, nie mieliśmy nawet dużo czasu, ale musimy znaleźć właściwą rodzinę, która będzie chciała i która będzie miała zasoby i możliwości, żeby odpowiedzieć na potrzeby dziecka. Ale jednocześnie mieliśmy jako odpowiedzialny organizator, musieliśmy mieć plan B. Wysyłaliśmy zapytania do placówek, które są na terenie Polski, do wszystkich placówek, które są powołane do tego i statutowo wypełniają takie obowiązki, mają się opiekować i wspierać i wspomagać dzieci z rozległymi potrzebami, niepełnosprawnościami. I szanowni Państwo, w tej historii, o której tak emocjonalnie, ale tak pięknie opowiadała nam Pani Dorota o naszym Patryku, to wszystkie placówki odpowiedziały nam na nie. A my znaleźliśmy sposób na to, w jaki sposób wspierać, w jaki sposób
cały czas inwestować w rozwój dziecka i w tej chwili, kto na początku widział naszego Patryka, znaczy naszego, pozwalam sobie powiedzieć w ten sposób, bo o dziecku, które jest pod naszą opieką, a teraz to jest no, droga świetlna. I szanowni Państwo, nie zawsze są takie piękne historie, ale my w naszym skromnym powiecie od samego początku, od 99 roku, takie właśnie historie mamy, że jeśli uda nam się po ciężkiej pracy dobrać właściwą rodzinę dla dziecka, która jest w stanie odpowiedzieć na potrzeby dziecka, to jest szansa na w miarę zharmonizowany, właściwie na harmonijny rozwój, na miarę możliwości tego każdego dziecka, które trafia do pieczy zastępczej. I do nas, jak trafia postanowienie sądu, czy mamy telefonicznie informację, że jesteśmy niezbędni i potrzebni, bo musimy wskazać miejsce, to szanowni Państwo, to trafia tak, jakbyśmy myśleli wtedy o swoim własnym dziecku, co my byśmy zrobili dla tego, bo to dziecko, które trafia, no musimy pamiętać, ono przychodzi, właściwie dzieci, które trafiają do pieczy zastępczej, to wszystkie dzieci są ze specjalnymi potrzebami, a dzieci z niepełnosprawnością to są takimi naszymi perełkami. Nasz zespół działa w taki sposób właśnie, że to jest pierwsze, ciągle tutaj koordynatorzy i tak dalej, mówimy sobie na takich naszych zespołach metodycznych, że to, co jest najważniejsze, to jest taka że musimy wiedzieć zawsze najwięcej o dzieciach, o rodzinach, których są dzieci z niepełnosprawnościami. I tam jest taka przyłożenie największej naszej uwagi, chociaż ta uwaga jest adekwatna do wszystkich, do każdego po prostu dziecka. Każde dziecko ma swoją historię i każde dziecko ma niezbywalne prawo do tego, żeby być, przebywać, rozwijać się, budować swoją tożsamość w rodzinie. I my jesteśmy naprawdę szczęśliwi z tego powodu, że tak została sformułowana polityka w naszym powiecie, że nie musimy dokonywać wyborów i tylko tak naprawdę idziemy tą drogą, ale podczas tej drogi poszukujemy rozwiązań. Ja dziękuję, że no, nasi przysłani, wspaniali koledzy z Gdyni chcą nas odwiedzić, ale my też się dopraszamy na wizytę studyjną do Gdyni, do naszych przyjaciół, bo tak Państwa traktujemy. W ogóle wszystkich. Ja przede wszystkim jestem dzisiaj bardzo wdzięczna tutaj i uśmiecham się do wszystkich, ale szczególnie do Pani Beaty za to, że możemy tutaj uczestniczyć, że możemy mówić i zabierać głos w tak ważnej sprawie. Ważnej sprawie, jakim jest dziecko. I co ja bym mogła jeszcze powiedzieć, co mówię każdemu kandydatowi? Tak naprawdę my jako zespół mówimy to, że mamy dziecko, które potrzebuje opieki, potrzebuje pomocy, które potrzebuje troski. I mówimy jako ma linię życiową i nie dzielimy, czy to jest dziecko niedostosowane, czy dziecko z niepełnosprawnością, tylko mówimy o potrzebach do zmiany, o wyposażeniu i o tym, bo tak naprawdę niepełnosprawność to jest nasza taka cecha, która nas odróżnia od innych. I jeśli mamy możliwość, że możemy poszukać i takiego ciągle na to, co obiecujemy naszym kandydatom, że będziemy im towarzyszyć, że jesteśmy do dyspozycji i że dołożymy wszelkich starań, żeby poszukiwać kreatywnych, no, dobrych rozwiązań. A przede wszystkim liczymy na nich. Dziękuję bardzo. Tak, to było naprawdę ciekawe. No, co więcej, nie tylko słowa, ale czyny tutaj przemawiają, jakby jeżeli chodzi o Konin. No, to teraz posłuchajmy, co takiego mogłyby powiedzieć rodziny, potencjalnym rodzinom. Słuchajcie, bardzo bym prosił, żeby się tak zastanowili się, co to mogło być takiego, co było waszym takim głównym przesłaniem dla tych, którzy się obawiają i trochę się lękają. Zaczniemy może od pani Zofii, prawda, i może zaczniemy od pana Józefa. Dobrze? Udzielenie głosu. Proszę Państwa, ja bym powiedziała jedno słowo, nie lękajcie się, ponieważ jest to fantastyczna praca,
dająca satysfakcję i radość każdego dnia. Ja się zawsze obawiałam, jak przyjmowałam dziecko kolejne z niepełnosprawnością, jak zareagują dzieci, które są już u nas w pieczy zastępczej, przy jednym stole, jak dosiada się dziecko, które na przykład ślini się, czy na przykład nie zawsze trafia do ust z pokarmem, że próbuje być samodzielne, a jednak jemu tak nie bardzo wychodzi. Jaka będzie reakcja przy wspólnym stole dzieci, które są w lepszej kondycji, bo są w lepszej kondycji. Okazuje się, że moje obawy były naprawdę niepotrzebne, że dzieci rozumieją i bierzmy przykład właśnie z dzieci, które akceptują siebie nawzajem, które sobie nawzajem się wspierają i od nich właśnie czerpiemy tą naukę. Dlatego wszystkim rodzinom zastępczym, które obawiają się, czy nawet tak jak ja z mężem chodziliśmy często na spacery do Puszczy Bieniszewskiej, zanim podjęliśmy tą decyzję tej trudnej, odpowiedzialnej pracy, to mówię, nie lękajcie się, dlatego że satysfakcja z tej pracy wynagradza nam wszystkie obawy, wszystkie troski i nieprzespane noce. Uśmiech to jest najlepszym, że tak powiem, uśmiech dziecka, najlepszym lekarstwem na to, żeby się tak czuć, jak my się czujemy. W dniu wczorajszym przyjechało dziecko, które było u nas. W zasadzie to nie pomyślałam sobie, że on będzie takim pięknym ojcem. To spatrzeć na niego, urodziło im się dwie córeczki, bliźniaczki. Jak on pomagał naszym dzieciom, był sam niepełnosprawny, ale 5 lat temu, jak on pięknie się tymi młodszymi dzieciakami u nas nauczył pomagać im, wspólne zabawy. Sam był niepełnosprawny, a pomagał naszym niepełnosprawnym. A dzisiaj jest ojcem. Ja wczoraj miałam z mężem ciarki, jak on przygotowywał pokarm dla swoich 5-miesięcznych córeczek. To właśnie żona siedziała z boku, a nasz Adrianek się nimi zajmował. Spędził u nas z tymi dzieciaczkami 3 godziny. Jestem dumna ze swojej pracy i jesteśmy podbudowani z mężem, że możemy widzieć taką zapłatę za tą pracę. Bo to jest piękne, dziękuję pięknie. Naprawdę nie potrzeba laurek, nie potrzeba innych rzeczy. Najważniejsze to widok tego ojca. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. No, bardzo ważne słowa, myślę sobie. Usłyszeliśmy trochę o tym, że była nadzieja, że była troska, że była satysfakcja i że były dostrzegalne efekty. No i do tego jeszcze takie oparcie, poczucie oparcia na skalę, bo wtedy, kiedy trzeba, nie jesteście sami. Bardzo fajnie, dziękuję bardzo. Pani Doroto, bardzo proszę, żeby może Pani nam powiedziała coś takiego dla tych kandydatów, którzy się być może wahają w tej chwili. Podobnie jak Państwo walkowscy, powiem tak. Kochani, nie bójcie się niepełnosprawności. Te dzieci liczą na nas. Otwórzmy im swoje serca i domy. Zapewnijmy im odpowiednią opiekę, a one właśnie odwdzięczą nam się tym uśmiechem, tą radością. To właśnie jest w tych dzieciach takie bardzo dostrzegalne i to tak promieniuje na innych ludzi. Praca jest trudna, jest ciężka, o tym już była mowa, ale nie jesteśmy sami. Mamy to wsparcie. No i właśnie myślę, że ten lęk trzeba jakoś w sobie tam go ograniczyć i być bardziej odważnym i to serce otworzyć, a jednak ta nagroda będzie od dziecka nam dana. Dziękuję. Fajnie, dziękuję bardzo. Bardzo dobre słowa, bardzo trafnie to zostało ujęte. Super. Pani Beata Podlasek. No Pani Beato, co by Pani powiedziała jako kaskaderka nasza gdyńska?
Dwukrotnie już usłyszeliśmy takie słowo w różnej konfiguracji, nie lękajcie się. No i ja powiem, nie lękajcie się, po prostu. Wydaje mi się, że to, co już mówiłam wcześniej, obawy są zawsze i one muszą być i to jest dobre. Natomiast to, co dzieje się później, już po przyjęciu dziecka z niepełnosprawnościami, czy z niepełnosprawnością konkretną, wynagradza właściwie wszystko i wszystkie lęki. I to jest, właściwie ja nie wiem, czy to jest w ogóle do opowiedzenia, bo to jest bardziej do doświadczania. Natomiast to, co ja mogę też powiedzieć, i to jest historia też moja osobista, ale nie tylko, że przyjęcie dziecka z niepełnosprawnością do swojego domu, do swojego serca, często jest uratowaniem mu życia. Więc jeżeli mamy taką możliwość uratować komuś życie po prostu w pełnym tego słowa znaczeniu, to nie ma, no nie ma nad czym się zastanawiać, tak? Po prostu nie lękajcie się. No dziękuję bardzo serdecznie. Cieszę się, że Państwo macie, jesteście zgodni jakby, jeżeli chodzi o te kwestie. Jako przedstawiciel organizatora oczywiście mógłbym również powiedzieć, kluczem jest, mówiąc krótko, bardzo konkretna oferta, bez koperkowych gadek, bo przedstawiamy dziecko i przedstawiamy konkretną osobę. Nie mówimy o problemie, tylko mówimy o żywej osobie. No i z drugiej strony mówimy pakiet bezpieczeństwa, na co ty możesz liczyć, w czym my możemy tobie pomóc, a czy jesteśmy wiarygodni, to pogadajcie z naszymi rodzinami. One wam powiedzą, bo tutaj nie trzeba zbyt wielu słów, więc te wątki bardzo się dobrze autoryzują i zyskują swoją wiarygodność i markę wtedy, kiedy, mówiąc krótko, rzeczywiście gadamy, ale do tego mówimy, jesteśmy gotowi na sprawdzenie. Sprawdźcie nas, pogadajcie, zobaczcie, spotkajcie się, umówimy was na spotkanie, przyjdźcie na grupę wsparcia. Tam usłyszycie o wszystkim, o blaskach, o cieniach, ale usłyszycie też o radościach, o satysfakcji, o tym, co takie dziecko wnosi do waszego życia, jakiego rodzaju macie profit, jeżeli chodzi o kwestię właśnie poczucia sprawczości, satysfakcji. To tak bym pewnie też powiedział od siebie jako organizator pieczy. Teraz byśmy przeskoczyli znowu pewnie i zatrudnili troszeczkę tutaj naszych takich najważniejszych decydentów, pana prezydenta i panią dyrektor, no bo słuchajcie, troszeczkę o polityce i o tym, jak się robi tą politykę społeczną i w jaki sposób można wdrażać te rozwiązania w taki sposób, żeby no po pierwsze one się sprzedały, no bo wiadomo, że to nie tylko wy o tym decydujecie, no trzeba przekonać z reguły do tego zarząd miasta albo radę miasta wręcz, czy radę gminy, prawda? I później trzeba, mówiąc krótko, mieć jakieś ciśnienie i zaplecze, żeby to było na tyle sprawcze, żeby utrzymać te wątki przez lata i sukcesywnie je kontynuować i rozwijać. Pan prezydent Michał Łódź, bardzo proszę. Ja chyba nie jestem dobrym adresatem takiego pytania, bo akurat co do samej filozofii, co do tego, jak należy budować system pieczy zastępczej, to u nas nigdy nie było wątpliwości. Jakby no, to, co mówiłem w poprzedniej wypowiedzi, że każdy, kto rozumie, co młodemu człowiekowi robi pobyt w placówce, no nie może mieć wątpliwości, że powinien wystawiać na pieczę rodzinną. Oczywiście była kwestia, tak jak wspominałem, pewnej inwestycji. No na szczęście trafiło na dobry finansowo czas w samorządzie, mogliśmy sobie na to pozwolić. Natomiast zasadniczo tutaj problemu nie było. Myślę, że to, co było ważne, to było to, że pokazywaliśmy całościowy system. Znaczy, to nie było mówienie na zasadzie, no to może zrobimy jakąś tam dodatkową rodzinę specjalistyczną albo powołamy nowe rodziny do dziecka. Tylko ja pamiętam, jak przyszedłem, wtedy to jeszcze był zarząd miasta i pokazywałem jakby drogę dochodzenia do tego, że duży dom dziecka, w którym było ponad setka dzieci, jak chcemy krok po kroku, rok po roku doprowadzić do jego likwidacji. Co chcemy zrobić, jakie zasoby chcemy uruchomić, jak będziemy szukać prowadzących dla placówek rodzinnych, w jakich lokalach, zasobach, budynkach te osoby osadzimy. Jakby pokazanie tej całościowej koncepcji, filozofii było takim no, najlepszym argumentem. No, powiem tak, to nie było pytanie, czy to należy robić. Pytanie było, czy jesteś w stanie to zrobić i właśnie pokazanie takiej długofalowej strategii bardzo było pomocne, no i doprowadziło do takich, a nie innych decyzji, których owoce dzisiaj zbieramy. Także
Ja troszkę bym chyba powtórzył ten apel, który padał tutaj w troszkę innym kontekście. Nie lękajcie się, to taki mój apel do samorządowców, bo to się da zrobić. Trzeba determinacji, ale naprawdę nagroda jest wielka, bo nagrodą jest los tych dzieciaków. No dobrze, bardzo fajnie. No, całe szczęście, że nie usłyszałem o psychomanipulacji ani hipnozie. To dobra wiadomość, super. Pani dyrektor, no a jak to u was jest, prawda? Bo wy tak od zarania dziejów, no, tak. Ale to się samo nie dzieje. Od zarania dziejów, rzeczywiście od samego początku, przy zmianach, że tak powiem, ekip rządzących, bo przecież parę po drodze było takich zmian, udaje nam się utrzymać ten kierunek, tę filozofię. Ja myślę, że mamy taką sytuację w powiecie, że żaden samorządowiec, żaden radny, żaden zarząd nie ma wątpliwości, w ogóle nie ma pola i miejsca na dyskusję o innych rozwiązaniach. Otrzymujemy i dostajemy to, co prosimy. Oczywiście w naszych prośbach, mówię tu głównie, jeśli chodzi o samorząd, to są głównie prośby dotyczące finansów. Jesteśmy zawsze wysłuchani. Ja mam zawsze spokój, że to, o co wnosimy, budżet, który mamy do dyspozycji, jest zawsze z wielką przychylnością przez zarząd powiatu, przez radnych nam przyznawany. Wynika to właśnie z naszych wspólnych doświadczeń z władzami samorządowymi, z tego, że to nam się sprawdza, ale wynika też z tego, że uczyniliśmy wszystko, żeby rodziny zastępcze były pełnoprawnymi aktorami na tej naszej scenie, żeby były pełnoprawnymi pracownikami. Rodziny zawodowe w końcu są też pracownikami. Wszyscy mamy świadomość, że zadania powiatu w tym względzie możemy wykonać tylko przez i dzięki rodzinom zastępczym, dzięki kandydatom. Dbamy o to, żeby, mam nadzieję, że dbamy o to z sukcesem, żeby rodziny miały taką świadomość, żeby miały taki feedback, że są ważne, potrzebne i nieodzowne. Ja zawsze mówię, że po prostu polegniemy, jeśli zabraknie nam tych najważniejszych tutaj aktorów na tej scenie, ponieważ najlepsze pomysły nie będą w naszym przypadku mogły się sprawdzić, jeśli zabraknie nam tych wspaniałych ludzi, którzy podejmą się pracy. Pan starosta, zarząd powiatu ma pełną świadomość, na czym ten system polega, dlaczego on jest wspaniały, co on oznacza dla powiatu, co on oznacza dla rodzin, ale przede wszystkim jak działa dla dzieci, dla ich przyszłości. Ja mam nadzieję, że skoro udaje nam się utrzymać ten poziom naszej tu współpracy i zaufania wzajemnego, bo myślę, że to jest kwestia też tego, jak my do tego przekonujemy samorządowców, mam nadzieję, że ten sposób współpracy będzie już zawsze istniał. Nawet jak my z koleżanką Dorotą odejdziemy stąd na emerytury, to że zadziały się tu takie rzeczy, że następcy po nas będą z powodzeniem to kontynuować. I żeby była jasność, jest trudno. To nie jest taka cudowna rzeczywistość, tylko po prostu biała i jasna. Ona jest czarno-biała. Jest trudno nam również jako organizatorom pieczy, ponieważ prowadzenie tego rodzinnego modelu pieczy zastępczej jest dla nas również trudny, bo jest, znaczy często zastanawiamy się i robimy wszystko, żeby do tego nie doszło. To nie jest system instytucjonalny, że się zmienią ludzie, zmieni się personel, jedna pani odejdzie z pracy, druga przyjdzie, placówka, instytucja zawsze będzie istnieć. Nasze rodziny to żywe organizmy, tak? To są rodziny, które żyją. Staramy się ze wszystkich sił dbać o to też, aby one swoich zapasów nie wyczerpały, aby miały siłę i ochotę współpracować jak najdłużej. To jest strasznie ważne, żeby też uruchomić wszelkie możliwe narzędzia, które są przynajmniej w ustawie, bo mam pełną świadomość, że nie zawsze i nie wszędzie udaje się uruchamiać. Mam tutaj na myśli narzędzia również te organizacyjne, ale też finansowe. Mamy trochę rzeczy jako piecza rodzinna zastępcza, z których możemy korzystać, żeby rodziny wspomóc, im pomóc. Te narzędzia przez samorządy też są wykorzystywane często w ograniczony sposób. Wiemy, że tak to się dzieje, więc to też jest taki apel do samorządów, żeby zacząć od tego, co jest możliwe. Tak? Czasem te rozwiązania są dostępne, są też narzędzia do ich realizacji. No i proszę Państwa,
Rzeczywiście nasz samorząd jest wielki, rozumie problem, ale to też jest zasługa wszystkich po kolei. Organizatorów, rodzin zastępczych, którzy mają też bieżący kontakt i mogą to potwierdzić z panem starostą Konińskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No myślę tak, rzeczywiście, że każdy nawet bardzo długodystansowy bieg rozpoczyna się od pierwszego kroku, od pierwszego małego kroku, który trzeba wykonać i trzeba w sobie znaleźć tą determinację i siłę, żeby spróbować to uczynić. Bardzo dziękuję. Myślę, że to może ośmielić bardzo wiele osób, które mają z tym pewien kłopot. Tak mi się wydaje. Panie, to bardzo fajne słowa. Dziękuję. Karmię się nimi. Mam wrażenie, że ten kwiat za pani plecami również, mówiąc tu prosi, jak słyszy to, to wypowiadane przez panią słowa. Proszę Państwa, jest godzina 12, więc przedłużamy troszeczkę naszą debatę. Na pewno musimy jeszcze zadać sobie dwa pytania. To są pytania częściowo, które są postulowane od naszych internautów. No i teraz do konkretów. Bardzo nasi internauci interesują się tym, a co konkretnego mamy do zaproponowania naszym rodzinom? No co jest waszą marką rozpoznawczą i mówiąc krótko, co buduje tą waszą dobrą markę? Co w tych zespołach do spraw pieczy takiego jest? Czym dysponujecie? Co jest chętnie wykorzystywane? Jakiego rodzaju ułatwienia, oferty, różnego rodzaju elementy wsparciowe macie do zaproponowania? Tego chcieliby posłuchać nasi internauci. No to bardzo proszę, w takim razie do pani Doroty wracamy. Bardzo. Proszę Państwa, ja może zacznę od tego, że wszystko to jest proces. Rodzinna piecza zastępcza, usługa, jaką realizujemy, to jest proces. I to, co się zaczyna, to na co bardzo kładziemy nacisk, to na dobre przygotowanie kandydatów, na w ogóle proces kwalifikowania. Cały czas pracujemy nad doskonaleniem. Wydaje nam się, że w tej chwili już osiągnęliśmy takie narzędzia, wypracowaliśmy takie narzędzia, które pozwalają nam dokonać diagnozy naszych kandydatów, którzy trafiają. W ogóle jak u nas się otwierają drzwi i ktokolwiek do nas dzwoni czy pisze, to na każdego kandydata czekamy, znaczy odpowiadamy z wielką radością, ale też z ogromnym szacunkiem i pokazujemy w trakcie szkolenia, najpierw kwalifikacja, czy taka osoba może być na szkoleniu, a później już w trakcie szkolenia kładziemy nacisk na przygotowanie w obszarach 5 kategorii kompetencji, żeby tak naprawdę uczestnik szkolenia sam mógł zobaczyć swoje mocne strony, zobaczyć jakie ma potrzeby i od czego jesteśmy, to od towarzyszenia, żeby potrzeby przekuć na mocne strony, żeby można było znaleźć sposób i rozwiązanie. Co jeszcze oferujemy? To, że jest profesjonalne szkolenie, później towarzyszenie rodzinie zastępczej. Rodzinie zastępczej towarzyszy cały zespół specjalistów, są to koordynatorzy, którzy, ja nie powiem tutaj nic nowego, to się dzieje, tak jest wszędzie. Koordynatorzy towarzyszą rodzinie i są do dyspozycji rodziny i naprawdę w naszym powiecie to jest, możecie to Państwo sobie sprawdzić, my nie liczymy czasu. Tak naprawdę to nie jest tak, że jesteśmy maszynami czy robotami, ale problemy nie chcą być od godziny 7 do 15. My jesteśmy i pracujemy w tym zespole i jakby podpisując taką umowę, taki kontrakt na bycie tutaj członkami zespołu, to jednocześnie dajemy świadectwo, że jesteśmy obecni i jesteśmy dyspozycyjni wtedy, kiedy rodzina czy dziecko nas potrzebuje. Pory bywają różne. Towarzyszenie, później tak naprawdę kreatywne poszukiwanie sposobów, ustalanie planu pracy z rodziną i z dzieckiem, angażowanie i jakby szukanie sprzymierzeńców. To, na co myślę, że naszą mocną stroną, to praca zespołowa. Praca zespołowa ze wszystkimi partnerami, którzy towarzyszą tak naprawdę dziecku, ze szkołami, z sądem, z ośrodkiem adopcyjnym, z organizacjami pozarządowymi. Tak naprawdę z każdym, kto tylko może wnieść coś dobrego i coś w sytuacji dziecka i w sytuacji rodziny. Poszukujemy sposobów na to, żeby rodziny zastępcze mogły znaleźć wytchnienie.
poszukujemy sposobów i to są nasze też taka oferta na to, żeby się dzieci nie tylko przebywały w rodzinach zastępczych, ale żeby mogły być przygotowane do życia, żeby tak wieloobszarowo stawiamy na to, żeby poszukiwać, sami organizujemy różnego rodzaju projekty, które wspierają rozwój dziecka, projekty, które również są adresowane do rodzin zastępczych. To, co jest też najważniejsze, to inwestycja w edukację, bo szanowni Państwo, tak naprawdę świadomość, wiedza jest w tym obszarze, akurat o którym tutaj teraz rozmawiamy, o obszarze dziecka i rodziny, zresztą może jak w każdym, ale tutaj szczególnie nie do zastąpienia. I to, co też staramy się tutaj organizować, budujemy też tożsamość rodzinnej pieczy zastępczej, ale uwaga, nie jako takie wyizolowane środowisko, tylko środowisko, które jest pełnoprawnym uczestnikiem życia społecznego w swoich małych ojczyznach, w gminach. Budujemy tak naprawdę dbamy o wizerunek i robimy wszystko, żeby wzmacniać, pokazywać, bo nie musimy wzmacniać, tylko tak naprawdę pokazywać wizerunek rodzin zastępczych w ich społecznościach, ponieważ szanowni Państwo, to co jest też taką potrzebą do zmiany, to co słyszymy od rodzin zastępczych, którzy na zespołach, na grupie wsparcia, na zespołach metodycznych, to, że bardzo często rodziny zastępcze traktowane są jako, że przychodzi mama i tata do szkoły, do ośrodka zdrowia, do jakiejś innej instytucji, mimo że jest jasny komunikat, że jest to rodzina zastępcza, to przychodzi tak naprawdę osoba, opiekun faktyczny, który w tym czasie właśnie wypełnia i jakby tak naprawdę zastępuje rodzica biologicznego, ale to nie jest rodzic biologiczny, to jest istotne, bo czasami oczekiwania różnych partnerów są takie, że to jest mama i tata, a to jest rodzina zastępcza i to jest naprawdę, to jest znacząca różnica. To jest rola, jaką Państwo wykonują, zastępują opiekunów, są opiekunami faktycznymi, zastępują rodziców biologicznych dzieci i ta rola zawsze jest wypełniana z kawałkiem serca. To jest praca, która angażuje emocje, która angażuje, które tak naprawdę angażuje uczucia. I to, co też staramy się tutaj w codziennej naszej takiej metodycznej pracy, to dostarczać wsparcia i mocy dla rodzin zastępczych, żeby, bo tą moc posiadają, ale żeby zawsze mogły z niej po prostu korzystać. Dziękuję bardzo Pani Doroto. No, ja od siebie jako przedstawiciel organizatora pieczy zastępczej mogę w dużej mierze się podpisać pod tym, co Pani powiedziała, czyli przychodzi rodzina i chce mieć jasność, czy ma do czynienia z urzędasem, czy z pomagaczem. No więc koordynator nie może być osobą, która zamyka drzwi o 15:30 i odbiera telefonów. No niestety tak to nie działa. Czyli rozszerzony czas pracy niestety i ta dostępność musi być w ciągu całego dnia, czyli dwuzmianowo na pewno. Na pewno telefon dyżurny w ciągu weekendu, wtedy, kiedy może się zdarzyć awaria. Na pewno taka reaktywność. Rodziny przychodzą z różnymi niestandardowymi sytuacjami. To wymagają od nas podejmowania decyzji. Czuję się źle albo moje dziecko ma jakiś regres i gorzej się zachowuje przez jakiś czas. Trzeba dodatkowych godzin czy dodatkowego opiekuna. To wszystko musi być, że tak powiem, rozpatrywane indywidualnie i rodzina musi wiedzieć, że może na nas liczyć, że nie pogrąży się w poczuciu braku sprawczości i w poczuciu absolutnej bezsilności. Zajęcia aktywizujące dla dzieci, tak. Grupa socjoterapeutyczna dla młodzieży, która jest w okresie adolescencji, tak. Centrum terapii i diagnozy FASD, bardzo dużo dzieci jest jednak z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego z powodu nadużywania alkoholu przez rodziców. Mamy jedyne takie centrum finansowane ze środków samorządowych. 14 gabinetów terapii na zewnątrz zakontraktowanych, gdzie kierujemy wszystkich klientów, tych, którzy tej pomocy wymagają, ale w tym również dzieci
z rodzin zastępczych, jeżeli tylko takie wskazanie w diagnozie się pojawia. Zajęcia, mówię, aktywizujące, tak, grupy superwizyjno-szkoleniowe dla opiekunów, no muszą mieć między sobą kontakt, wymieniać się swoimi informacjami, no i też trzeba podnosić poziom ich kwalifikacji, kompetencji. O to dbamy. I to co najważniejsze, jakość szkolenia, czyli nie ma ludzi do wynajęcia, których zatrudniamy, którzy szkolą, znikają gdzieś tam w szarej mgle, nie biorąc za nic odpowiedzialności. No nie, musimy mieć swój dobry program szkoleniowy, musimy mieć osoby, które swoją twarzą gwarantują, że tam będzie odpowiednia jakość. I co więcej, jak nagadają, no to później przychodzi poziom sprawdzam i to one są na pierwszej linii wtedy, kiedy trzeba, mówiąc krótko, rodzinie pomóc, bo ona się nasłuchała pewnych rzeczy na szkoleniu. To tak już z uwagi na taki ograniczony czas, to chyba byłoby tyle. Słuchajcie, kolejną ważną rzeczą, która tutaj wyszła nam z tych postów naszych internautów, jest to, słuchajcie, co dalej. No dziecko dochodzi do granicy 18 roku życia, staje się młodym dorosłym, prawda? Często są to osoby częściowo albo kompletnie niesamodzielne. Słuchajcie, chcieliby ludzie posłuchać, mówiąc krótko, o tym, jakiego rodzaju my mamy plany, bo z jednej strony mamy jakąś tam dużą politykę państwa i jakieś takie plany, które są w różnym tempie i w różny sposób realizowane, ale my też mamy pewną sprawczość i chciałbym zapytać o to pana prezydenta, panią dyrektor. Jakie wy macie konkretne zajawki, plany, jeżeli chodzi o kwestie zapewnienia tego ciągu dalszego, żeby rodziny nie drżały o to, że wtedy, kiedy już ich moce się wyczerpią, kiedy dziecko stanie się dorosłe, kiedy pojawią się jakieś niespodziewane okoliczności, to że to dziecko być może musiałoby trafiać do instytucji totalnej? Myślę, że to jest też w ogóle bardzo ważny wątek dla rodzin, które decydują się na to, by przyjąć dziecko z niepełnosprawnością, no bo muszą mieć w głowie także to dziecko, ta osoba, którą kochają, że w pewnym momencie ono wyjdzie w jakiś tam świat, a bardzo często są to dzieci, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. I w tym momencie ta perspektywa, że jednak jest jakiś pomysł na tego młodego człowieka i później, że w systemie znajdzie się dla niego miejsce, pokazuje, że piecza zastępcza nie jest czymś wyizolowanym, ona musi grać w całym systemie pomocowym. No, w Gdyni bardzo mocno postawiliśmy od kilku lat już na mieszkalnictwo wspierane. W tej chwili mamy 100 kilkadziesiąt osób w różnych formach właśnie mieszkań chronionych, wspieranych, gdzie budujemy im możliwość właśnie niebycia w instytucji, czyli nie dom pomocy społecznej. Ja osobiście zatwierdzam każdą osobę, która ma trafić do DPS-u i naprawdę wierzcie mi Państwo, osoby młode trafiają się raz do roku, raz na dwa lata właściwie, nawet bym tak powiedział. Jest to absolutny wyjątek. Natomiast generalnie stawiamy na to, by właśnie realizować formy środowiskowe, czyli przede wszystkim mieszkalnictwo chronione i oczywiście do tego cały system różnego rodzaju dziennych aktywności, a więc mamy w Gdyni i środowiskowe domy samopomocy, i kluby dla osób z niepełnosprawnością, mamy świetlice, tak, żeby dostosować jakby ten, no oczywiście WTZ-y też 100 kilkadziesiąt miejsc w WTZ-ach, więc ten system musi być dostosowany tak, żeby dana osoba mogła po zakończeniu formalnie procesu edukacji znaleźć dla siebie odpowiednie miejsce, natomiast żeby nie musiała być kierowana do takiej totalnej, całodobowej placówki. I cały czas ten system rozwijamy. Co ważne, on jeszcze cały czas musi być większy, bo też rośnie świadomość i tak naprawdę dzisiaj też dzieciaki z rodzin naturalnych. Kiedyś było tak, że po prostu rodzina godziła się z tym, że jeden z rodziców dożywotnio po prostu zajmuje się dzieckiem. Dzisiaj te oczekiwania są zdecydowanie większe. Rodzice oczekują, że będzie właśnie miejsce w różnych typach placówek. No i naszą rolą jest właśnie takie wsparcie zbudować. Jest to trudne, jest to kosztowne, ale się udaje. Także pracujemy, jeszcze dodam tylko jedną rzecz. Pracujemy w tej chwili nad pewnym innowacyjnym projektem. Tutaj Beata się uśmiecha, bo i Franek, bo wiedzą, o czym mówią, bo jesteśmy po pierwszych rozmowach, ale to pewnie będziemy Państwu opowiadać na jakiejś kolejnej konferencji, bo my chwalimy się tym, co zrobimy, a nie tym, co mamy zamiar zrobić.
Dziękuję bardzo, bardzo, bardzo dziękuję panie prezydencie. No i teraz jeszcze pani dyrektor Elżbieta, bardzo proszę o to, żeby nam powiedziała, jak to wygląda w Koninie. Proszę państwa, to może zacznę od takiej uwagi, musimy mieć świadomość i wszyscy ją tutaj mamy, że mamy do czynienia z dwoma zupełnie różnymi sytuacjami, różnymi samorządami. Tak, mamy do czynienia z pięknym miastem Gdynia i powiatem grodzkim i mamy do czynienia z powiatem ziemskim, rolniczym, obszernym, rozsypanym z 14 gminami. To są dwie różne rzeczywistości. My funkcjonujemy na poziomie wyłącznie powiatu. W związku z tym nasze możliwości powiatu w sferze dotyczącej właśnie mieszkalnictwa, budownictwa są trochę bardziej ograniczone, ale nie niemożliwe. W powiecie konińskim, proszę państwa, mamy na terenie regionu tu naszego konińskiego, o szerzej powiedzmy, mamy to szczęście, że mamy naprawdę znakomicie działające i organizujące się pozarządowe organizacje. Przypominam, że jesteśmy z miejsca, gdzie działał i tworzył fantastyczne rzeczy dr Piotr Janaszek. W związku z tym jakby tutaj lokalnie we krwi mamy fajne, pięknie działające organizacje dla niepełnosprawnych. I co one wnoszą tu do tej naszej oferty? Otóż one nam wnoszą bogatą już dość ofertę dotyczącą mieszkań treningowych i wspomaganych. Tak? Tutaj bardziej liczymy jako powiat, liczymy, ale też realizujemy współpracę w tym zakresie. Mamy mieszkania wspomagane, taki piękny projekt pilotażowy w Wielkopolsce, jeśli chodzi o mieszkalnictwo wspomagane dla autystów. To też się dzieje w Koninie. I ta oferta jest też dość szeroka instytucjonalnie. Mamy 100, prawie 60 miejsc w warsztatach terapii zajęciowej jako uzupełnienie też aktywności dla osób z niepełnosprawnością. W planach nie mamy aktualnie mieszkań chronionych, znaczy w tej chwili był taki moment w naszej historii, kiedy trzeba było natychmiast mieć taki sposób organizacji życia dla osób z niepełnosprawnością. Zorganizowaliśmy mieszkanie chronione, gdzie dwoje młodych ludzi przez okres pewien do usamodzielnienia się na wolnym rynku, że tak powiem, mogli mieszkać. Dla nas przyszłością jako powiatu rzeczywiście jest korzystanie z oferty partnera pozarządowego, który to partner organizuje mieszkalnictwo wspomagane, mieszkania treningowe i myślę, że to jest przyszłość dla naszego powiatu. No, mniejsze tu mamy szanse na jakąś samodzielną organizację mieszkań chronionych, bo nasze zasoby są jakie są. Ale myślę sobie, że to jest też wyzwanie dla nas na przyszłość. Ogarnęliśmy kwestię rodzinnej pieczy zastępczej. Przed nami wyzwaniem rzeczywiście jest organizacja tego, co działo się będzie z osobami z niepełnosprawnością po opuszczeniu pieczy zastępczej. To jest dla nas wyzwanie i to jest przedmiotem naszej troski i myślenia o planach na najbliższą przyszłość. To nie jest łatwe w ogóle, tak? To nie jest łatwe rzeczywiście, żeby tutaj nie wybrzmiało, że tak, to jest rzeczywiście problem. To jest problem dla opiekunów, dla rodziców biologicznych, bo z tym się zgłaszają i to wymaga rzeczywiście pilnych rozwiązań. W tym zakresie życzyłabym sobie tutaj jeszcze lepszych narzędzi ze strony państwa, takich, które uwzględniają sytuację różnych samorządów, tak i dużych, i małych, i gminnych, i bogatych, i biednych. Tu życzyłabym sobie więcej wsparcia. Bardzo dobrze, dziękuję bardzo za to świadectwo. No tutaj o trzecim sektorze posłuchaliśmy, aż miło naprawdę, aż by się chciało, żeby wszędzie była taka moc. Wygląda na to, że takie atomowe serce pomocowe Europy gdzieś tam się lokuje w powiecie rolniczym w Koninie. No, naprawdę dziękuję bardzo. Słuchajcie, myślę, że powolutku w takim razie będziemy domykali. Chciałbym, żeby każdy z uczestników dzisiejszej debaty może coś powiedział tak króciutko na zakończenie, jeszcze żeby się pożegnać z naszymi internautami. Myślę, że to pewnie nie jest ostatnie spotkanie. Wszystkiego nie damy rady dzisiaj powiedzieć. Wydaje mi się, że jeżeli byłyby jakieś bardzo istotne kwestie, tematy, rzeczy, które państwa nurtują, warto się z tym zwracać do koalicji, która jest organizatorem
organizatorem tego dzisiejszego bardzo ciekawego, myślę, wydarzenia, co daje pewną nadzieję na jakąś kontynuację i dalsze takie wzajemne edukowanie się, przekazywanie sobie ważnych informacji. Zaproponowałbym w takim razie, żebyśmy może zaczęli tą rundkę taką już na pożegnanie, na ostatnie dwa słowa dla naszych słuchaczy. Słuchajcie. Bardzo proszę, może zaczniemy tym razem od pani Beaty Potockiej. Pani Beato. Tak, ja bardzo dziękuję wszystkim, że zgodziliście się Państwo przyjąć zaproszenie. Dziękuję wszystkim osobom, które słuchały i aktywnie uczestniczyły w naszej debacie. Ja mogę tylko powiedzieć, że ja mam takie poczucie, że żyję w wyjątkowym mieście i że to nie jest taki standard. I zawsze sobie myślę o tym, że jednak chciałabym nie być w takim wyjątkowym mieście. Chciałabym, żeby to było tak, że to jest absolutny standard, że jesteśmy takim miastem jak wszystkie inne i że mój dyrektor i prezydent i pani kierownik to jest po prostu coś taka norma. I ja wierzę, że przyjdzie taki dzień, kiedy przestaniemy być wyjątkowi. I mam nadzieję, że ta debata jest takim pierwszym malutkim krokiem jakby właśnie w tę stronę. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo pani Beato, super. To teraz oddajemy głos kolejnym rodzinom. Bardzo proszę, przenosimy się do Konina. Bardzo proszę, może pani Doroto Czorniej. Bardzo proszę pani Doroto, co pani nam powiedziała na zakończenie? Ja myślę, że bardzo ważne jest to, że się rozmawia o dzieciach niepełnosprawnych, o tym, gdzie one się wychowują. Że jak osoby, które myślą o tym, żeby podjąć taką opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym, będę miał więcej informacji o tym temat, to może jednak będzie więcej chętnych do podjęcia tej pracy i to przyniesie owoce w dalszych latach. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pani Doroto, przekazuję głos zatem pani Zofii i panu Józefowi. Bardzo proszę. Tak, bardzo dziękujemy, że mogliśmy uczestniczyć w tej jakże to cudownym spotkaniu, chociażby tylko przez ekran, ale chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy z nami pracowali, że ranga rodziny zastępczej tak bardzo wzrosła w społeczeństwie, ponieważ myśmy, jak zaczynaliśmy tą pracę, to byliśmy postrzegani jako rodzina, która chce tam jakieś fundusze albo też pogotuje zupkę pomidorową, a my w tej chwili czujemy się bardzo dowartościowani w powiecie, w gminie. Była to ciężka, mozolna praca, ale całego zespołu. Także dziękujemy pięknie, że ta rola rodziny zastępczej w powiecie jest doceniana i my czujemy się jako ci, którzy taką usługę robimy z takim poświęceniem i misją, też wypracowaliśmy sobie w środowisku taką markę. Nasze szkoły zostały przez nas pięknie nauczone, jak mają nasze dzieci przyjmować, nasi partnerzy w gminie, w powiecie traktują nas naprawdę jako profesjonalistów. Także dziękuję pięknie za to, że mogliśmy tutaj uczestniczyć z wielką miłością czekamy na następne spotkanie. Chciałoby się dużo jeszcze powiedzieć, mamy dużo jeszcze od siebie coś do powiedzenia, ale też również z taką wielką uwagą słuchaliśmy Was wszystkich. Dziękujemy panu prezydentowi i wszystkim. Kłaniamy się nisko pięknemu miastu. Dzięki serdecznie za te miłe słowa. Dzięki bardzo. Przekazuję głos pani może Dorocie Kaźmierczak w takim razie. Ja na zakończenie chciałam też, jak wszyscy moi przedmówcy, bardzo serdecznie podziękować za to, że mogliśmy tutaj być z Państwem, podzielić się naszym doświadczeniem, ale przede wszystkim posłuchać tego, co jest u naszych partnerów.
Ja chciałam przede wszystkim również powiedzieć, że to, co jest ciągle moim marzeniem, to intensyfikowanie i doskonalenie współpracy z naszymi partnerami, z samorządami gminnymi. Bo tak naprawdę nam tutaj bardzo zależy, bardzo inwestujemy w rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, doskonalenie, wspieranie, w aktywizowanie, ale tak naprawdę to, co jest takim naszym najważniejszym zadaniem, które nie jest napisane w zadaniach ustawowych, to jest to, żeby dzieci nie trafiały do pieczy zastępczej, żeby gminy były tak wydolne, żeby miały możliwość wspierania i żeby dzieci jak najmniej trafiało. Ja chciałam tylko powiedzieć, że sytuacja jest troszeczkę, no, w naszym powiecie cały czas mamy na tym samym poziomie, a ostatnio trochę większym, napływ dzieci do pieczy zastępczej. Dlatego to, co robimy, to jest takim naszym tutaj zadaniem, na które mamy przyzwolenie samorządu, pani dyrektor, że angażujemy się w taką pracę przed, żeby poszukać, żeby wspomóc gminę, żeby wspólnie poszukać rozwiązania, żeby dziecko mogło przebywać w swoim środowisku, w swoim otoczeniu. No i mamy takie małe marzenia w stosunku właśnie do dzieci niepełnosprawnych, które dorastają, które są w rodzinach zastępczych. Jeśli są w otoczeniu rodzin krewnych, w rodzinach spokrewnionych, to inwestujemy bardzo w ekomapę, żeby mogły tam w tych rodzinach zostać, żeby nie trafiały do instytucji. A w sytuacji dzieci, które są w rodzinach zastępczych, zawodowych czy niezawodowych, tutaj jest nasz problem. Też inwestujemy w to, żeby miały możliwość pozostania w tym swoim naturalnym otoczeniu. Naszym tutaj takim powiatowym marzeniem jest taki pomysł, który ma Belgia w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi. Oni z uwagi na, że tak powiem, specyfikę, że jest tam bardzo dużo osób chorych psychicznie i które trafiają na leczenie szpitalne i później na tym leczeniu szpitalnym przebywają, są rezydentami. Wypracowano taką metodę już od wielu, wielu lat, tam zresztą jest od wieków, metoda tak zwanych rodzin zastępczych dla dorosłych osób, żeby nie musiały być rezydentami szpitala psychiatrycznego, tylko żeby mogły przebywać w otoczeniu rodziny. Dla nas jest to takie małe marzenie, mam nadzieję, że ono kiedyś rozkwitnie, może w innej formie, ale to takie marzenie, żeby osoby z niepełnosprawnościami, które dorastają, żeby miały możliwość zapewnioną wsparcie, takie wsparcie, które nie byłoby koniecznością ich przekierowania później do instytucji totalnych. I to jest takie nasze tutaj marzenie, które mam nadzieję może kiedyś zostanie skodyfikowane i będzie na to już taka możliwość, będzie to narzędzie dla samorządów i dla tych, którzy odpowiadają. Dziękuję, dziękuję bardzo. Szczególnie to, co pani powiedziała o tym, żeby przesuwać środek ciężkości działań na przyczyny, a nie łagodzenie skutków. Tak, bardzo jest. Mi się podoba, bo w tej logice działam od wielu lat. Bardzo świetnie, dziękuję bardzo. Przekazujemy głos zatem pani Elżbiecie Soroczyńskiej, pani dyrektor. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, również bardzo dziękuję za możliwość udziału w tej dyskusji. Bardzo czuję się zaszczycona z możliwości bycia wśród tak doskonałych specjalistów. Pani Beato, też uważam, że Gdynia jest wyjątkowym miejscem. Tak, też tak uważam i dobrze, że jest. I dobrze, że można Was oglądać, podsłuchiwać, oglądać, słuchać. Są fantastyczne pomysły. Jesteście dla nas inspirujący. Ale mam nadzieję, że jesteśmy też dowodem na to, że kiedy nie ma się aż takich zasobów, jest się skromnym, małym powiatem ziemskim, można zrobić dużo. Często pytano o to, a jak wy to robicie, że wam się to udaje, a nam nie? Jak wy to robicie, że rodziny macie, a my nie mamy? O, i chyba u was lepsi ludzie mieszkają, albo mają lepsze warunki lokalowe, bo się na to godzą. Nie, proszę państwa, to nieprawda. Dlatego, że właśnie tacy ludzie są, jak państwo mieliście okazję ich poznać, tutaj reprezentujący powiat koniński. Ja ciągle się uczę,
ciągle czuję się w drugim rzędzie, ciągle czuję się, że jestem do dyspozycji i na, że tak powiem, do pomocy tym ludziom fantastycznym, czuję się każdego dnia ubogacana i niezmiennie od 20 lat już chyba czuję się wzruszona każdą opowieścią, każdą refleksją naszych rodzin zastępczych, bo mam głęboki szacunek i myślę, że to jest początek sprawy, tak? Szacunek do wszystkich partnerów, szacunek do rodzin zastępczych. Ja myślę, że to ludzi zjednuje, a potem już jest łatwiejsza droga do doskonalenia i pozostania wspólnie, bo jeżeli są z nami tak długo, no to chyba jest nam dobrze wspólnie. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy za te wszystkie miłe słowa. Dzięki serdecznie. No dobrze, to teraz prosimy Pana Prezydenta, żebyśmy domknęli tą naszą rundkę powolutku. Panie Prezydencie, co takiego by Pan nam powiedział na zakończenie? Proszę Państwa, no, chciałem podziękować za tę inspirującą rozmowę. Miło było z Państwem porozmawiać, posłuchać o doświadczeniach. Natomiast może nie do Państwa, bo ci, którzy są tutaj obecni, już to robią, natomiast do innych słuchaczy. Pani Zofia ładnie mówiła o tym, że czuje, że teraz rodziny zastępcze są dowartościowane, że są uszanowane, że ta sytuacja się zmienia na korzyść. I myślę, że to faktycznie jest bardzo ważny proces. Natomiast myślę, że podstawowym narzędziem tego dowartościowania jest słuchanie. I chciałbym to podkreślić. Budując system pieczy zastępczej, budując system rodzinnej pieczy zastępczej, musimy bardzo uważnie słuchać, co mówią nam rodziny zastępcze, bo my nie mamy tego systemu wymyślać sobie teoretycznie, tylko on ma być odpowiedzią na ich potrzeby, bo tak naprawdę oni są jądrem tego systemu, my jesteśmy tylko do tego, żeby to wspierać, obsługiwać, natomiast oni są jądrem tego systemu i on musi być kształtowany w oparciu o ich potrzeby, bo jeżeli rodziny zastępcze będą miały te potrzeby zaspokojone, jeżeli będą się czuły komfortowo, bezpiecznie, to również komfortowo, bezpiecznie będą się czuły dzieci. I myślę, że to jest naszym celem i tak trzeba działać. Panie Prezydencie, no naprawdę, jeżeli polityk mówi o tym, że trzeba rzeczywiście słuchać i że to jest jakby kwintesencja tego, od czego wychodzimy, to jest melodia naprawdę dla naszych uszu i musiałby Pan może tą tajemnicą podzielić się z tym, co są gdzieś tam na poziomie polityki państwowej, żeby ta pomoc była nie mniej teoretyczna, a bardziej praktyczna. Tego byśmy sobie życzyli. Dziękuję bardzo za te słowa, one są bardzo doniosłe, bo mam nadzieję, że jak będzie kolejna debata i będzie szansa nakręcić filmik, to my więcej usłyszymy z tego filmiku, takiego zupełnie nieobrabianego, nierecenzowanego, więcej usłyszymy o tym, co działa, co się udało prawda, i że jest z wieloma sprawami jeszcze lepiej niż w tej chwili. Ja mam takie przeświadczenie, słuchajcie, jako osoba, która tutaj się uwijała jak w gropie, żeby jakoś starać się, żeby ta nasza rozmowa przebiegała w miarę atrakcyjny, ciekawy sposób. Mam takie przeświadczenie, że jesteśmy jak taka grupa gladiatorów, którzy wychodzą na arenę i zmagają się codziennie z tymi wszystkimi różnego rodzaju problemami, każdy na swoim poziomie, walcząc o lepsze jutro dla przede wszystkim naszych dzieci, dla żeby poprawić jakby komfort funkcjonowania w naszej pracy, ale też żebyśmy jako ludzie mieli to poczucie spełnienia, jakieś poczucie większego sensu i celu, mówiąc krótko, angażując się w tego typu sprawy. Świat dzisiaj jest kompletnie zwariowany, jakaś część kombinuje, jak wymyślić bombę, która zabije większą ilość ludzi za jednym zamachem, a my tutaj mamy do czynienia z jasną stroną mocy i słuchajcie, musimy naprawdę walczyć o to, żeby ta waga ciągle się zmieniała właśnie w tą stronę i żebyśmy mieli do czynienia z ludźmi, którzy są emisariuszami dobrej sprawy. Ja kończę tą dzisiejszą taką naszą rozmowę, debatę przede wszystkim z takim wielkim uczuciem nadziei, że to komuś coś dało, że to komuś coś pomogło, że udało nam się dotrzeć do być może jednej osoby, która podejmie dobrą decyzję o tym, żeby uratować kolejne dziecko i że będziemy mieli jakiś bardzo namacalny efekt tych naszych wspólnych wysiłków. Wierzę też w to, że być może będziemy mieli szansę na to, żeby się dalej uczyć od siebie i że ktoś taki jak koalicja podejmie się tego trudu, żeby dalej te działania w tak bardzo zgrabny sposób sieciować. Bardzo serdecznie dziękuję internautom, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim panelistom za to dzisiejsze spotkanie. Życzę miłego dnia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.